To jest kanał sportowy. Zapraszamy na Hate Park w dobrym składzie, jak zawsze, nawet w bardzo dobrym dzisiaj. Marek Citko, legenda polskiej piłki, ale też wielu innych branż, na przykład przemytu w okolicach Białegostoku. Aż tak głęboko będziemy sięgać. O tym też będziemy sobie rozmawiać. To rzeczywiście dobry skład dzisiaj jest. Musimy cię poznać z każdej strony, Marek, bo twoje życie było bardziej barwne, niż chciałbyś, żeby ludzie o tym wiedzieli, bez dwóch zdań. Na pewno tak, ale ja myślę, że mamy jedno życie i trzeba troszeczkę korzystać, próbować, tak, bo jest to wspominać i myślę, że to też jakieś chwile, fajne emocje. Po czasie wspominamy to inaczej, ale rzeczywiście w pewnym momencie adrenalina była. Dobrze, zaraz do tego przejdziemy. Najpierw kilka aktualności. Znamy już największych frajerów polskiej piłki w tym sezonie. Oczywiście, jak co roku, są to piłkarze GKS-u Katowice. Brawo, obronili tytuł. Rok temu spadli, przypomnijmy, z pierwszej ligi po golu bramkarza w ostatniej minucie. Teraz zrobili wszystko, aby nie awansować do pierwszej ligi z powrotem. I w przeciwieństwie do piłkarzy Widzewa Łódź, udało im się to. Nie awansowali, to znaczy jeszcze grają, no ale wiesz, Marek, wierzysz w to, że akurat GKS Katowice, który w tym momencie, już sprawdzam, jest 80. minuta, przegrywa 0-2 ze Stalą Rzeszów. Ciężko. Grają u siebie, ale myślę, że to już będzie ciężko, bo jednak ofensywy nie aż tak mocno. Generalnie od dłuższego czasu jest ciężko. Trochę kaleczył ten sport. Ale cieszyłeś się, że Widzew awansował, czy czułeś zażenowanie? No cieszyłem się, bo myślę, że szkoda by było Widzewa w drugiej lidze, ale styl okropny i przede wszystkim nie było, bo możesz przegrać 4-3, ale nie możesz przegrywać 1-0, 0-0, 1-1, remisy. Po prostu są tam ludzie w ofensywie. Nie na takim poziomie, nie grasz z Atletico Madrytu. No, dokładnie, ale myślę, że kibice są przyzwyczajeni do innej piłki i to piłkarze muszą być świadomi, którzy są w Widzewie, że tam wymagania są inne. Cierpliwość na pewno była, bo jak Widzew grał czwartej lidze, to zrozumienie było dla piłkarzy, że potrzebowało czasu, ale w tym składzie, w którym grał Widzew, to te oczekiwania kibiców były zupełnie inne. No dobrze, że ten awans jest, bo tak jak mówię, troszeczkę będzie spokojniej. Myślę, że za 2-3 tygodnie. Albo niespokojniej, to jeszcze. Myślę, że za 2-3 tygodnie już nikt nie będzie pamiętał. Kwestia teraz działaczy, jaki przyjdzie trener, no teraz, jakie transfery. Teraz podziękowania będą w Katowicach. Dzisiaj będzie kolejny rozdział tego, co dobrze znamy, walentynki po piłkarsku. Zobaczymy, kto tym razem będzie najbardziej adorowany. Życie sportowca, piłkarza. I to jest po prostu trzeba. Dostałeś kiedyś w łeb od kibica? Nie, myślę, że po prostu nie zasłużyłem, a bym sobie też nie pozwolił. Bym go gonił, aż bym młodo chyba. No dobrze, to słuchajcie. To są takie emocje. 22 219 5031 to jest nasz numer telefonu. Mam nadzieję, że macie go już wbitego na stałe w swojej komórki, bo skoro próbujecie po 500 razy, to głupio by było wysłuchiwać ten numer od początku. Próbujcie, dozwaniajcie się do nas. Czekamy na wasze telefony, piszcie też na czacie, ale Marek, zapytam cię o ten przemyt. Powiedz mi, czy byłeś utalentowanym przemytnikiem, czy też dawałeś się złapać, musiałeś uciekać gdzieś tam po polach? Ale mówisz o Berlinie czy o Wschodzie? A nie wiem, powiedz, jakie masz doświadczenia. Byłem utalentowanym, bo się nie dałem złapać. Raz pamiętam taką historię, jak jechaliśmy na sparing za granicę i zapomniałem paszportu i granicę przekroczyłem w toalecie, schowałem się, bo po prostu nawet mi było głupio powiedzieć trenerowi, że nie mam, tak, bo po prostu no, trener by się troszeczkę wkurzył, a już byliśmy przy granicy, więc schowałem się do toalety, no i się udało. A jeśli chodzi o przemyt papierosów do Berlina, no to rzeczywiście myślę, że kilku nas było, bo też był Mariusz Piekarski, jego kilku kolegów i na pewno to była adrenalina, ale udało nam się. A jakie mieliście sposoby? Wiesz co, no to chowałeś na nogi, na brzuch, bo wtedy miała mniejszy, owijałeś to bandażem, nakładałeś ortaliony, takie dresy i siedziałeś tak 5-6 godzin w torbie, miałeś zupełnie inne rzeczy i się udawało. No myślę, że to był jeden taki wypad, który nam się udał i rzeczywiście na tamte czasy to były olbrzymie pieniądze. Olbrzymie, czyli? 300 marek. Z tego co pamiętam, zarobiliśmy na wyjeździe i to w tamtych czasach to było bardzo duże pieniądze. Mogłeś sobie co, malucha kupić?
samochód może nie, ale wtedy chyba za 10 marek to przeżyłeś miesięcznie spokojnie. Aha, okej. Okay. To było, pamiętam. To ile ty tych na siebie paczek papierosów mogłeś zmieścić? Wiesz co, ja nie pamiętam, czy tam z 15-20, ale też porozdawałem ludziom po paczce, po dwie, żeby mi pomogli. Wtedy rzeczywiście inni koledzy wzięli po 10, po 15, a wtedy chyba miałem 30 aha paczek, więc, ale wtedy... Kartonów chyba, nie, czy paczek? Kartonów, przepraszam, kartonów i wtedy miałem budżet, bo rzeczywiście od małego gdzieś tam handlowałem na bazarze to spodniami, bo brat handlowo, ja mu pomagałem i rzeczywiście miałem po prostu wtedy pieniądze, żeby taką ilość zakupić. A na bazarze co robiłeś? No, sprzedawałem spodnie jeansowe i rzeczywiście chyba miałem 2 czy 3 dolary na parze od brata. No i też przypominam sobie, że jak wszystkie sprzedałem, to zrobiłem sobie taką karteczkę, kupowałem dolary, jak kupiłem dolary, odwracałem kartkę, sprzedam dolary i sprzedawałem dolary, więc tak naprawdę wtedy łatwość zarabiania była bardzo łatwa. Czyli generalnie... I podatków nie było, i VAT-u. Historia piłkarzy, którzy do Niemiec fajki z Polski przemycali, jest długa, bo potem też mieliśmy takie zdarzenia trochę bardziej medialne niż te twoje. Tylko ja się nie dałem złapać. Ty się nie dałeś złapać, ale ty zapoczątkowałeś ten trend, można powiedzieć. Znaczy, wiesz, przemycić to można, ale gorzej było, jakby na gorącym uczynku ktoś się złapał, jak sprzedajesz. Myślę, to chyba byłaby gorsza sytuacja. Mm-hmm. A co w tamtych czasach najbardziej zwariowanego zrobiłeś, sprzedałeś, kupiłeś, albo w ogóle jaki numer najbardziej pokręcony wykręciłeś właśnie? Nie, aż takich szaleństw nie było. Na pewno też pamiętam, jak wyjeżdżaliśmy na turnie czy na zgrupowanie, mieliśmy 15-16 lat na wschód, chyba to Litwa albo Łotwa, to jedną torbę miałem do treningu, a drugą z towarem i pamiętam, miałem takie kurtki, jeansowe, spodnie i przyjechał kupiec, który jechał 300 km i rzeczywiście to koledzy śmieli się, oglądali, bo to było w naszym... Jak ty się z nim zgadałeś? To nie były czasy internetu. Ruski gawarię. To ty nie znajesz Ruski? Ja nie, ale nie, myślałem, że on 300 km jechał, bo wiedział, że ty tam będziesz. Znaczy, ja nie wiem, czy po prostu tam miał znajomą, bo sprzedał... Wtedy tak naprawdę każdy handlował i pamiętam, część tych rzeczy sprzedawaliśmy w hotelu dla kucharek i widocznie... Ta piłka ci z nieba spadła w sumie, co? Bo gdyby nie ta piłka, to nie miałbyś tylu okazji, żeby... Wiesz, że miałem dylemat wtedy, czy po prostu iść w handel, czy po prostu w piłkę, bo rzeczywiście zarabiałem dosyć duże pieniądze, ale jednak ta miłość do piłki zwyciężyła i dokończę jeszcze, on przyjechał właśnie 300 km, bo to chyba albo znajoma zadzwoniła do niego i pamiętam, targowaliśmy się z 2 godziny, nie opuściłem mu na żadnej rzeczy rubla, bo wiedziałem, że jak tak daleko, tak tyle kilometrów tu przyjechał, no to musi to kupić, tak? No i się udało. A to trochę jest tak, że nawyki zdobyte wówczas przekładały się też na boisko, że jak jesteś cwaniakiem w życiu, to potem masz pokusę, żeby kogoś też na boisku przedryblować, na pewno, wiesz, miałem puścić taki styl troszeczkę na boisku takiego cwaniaka, że po prostu chcesz kogoś ośmieszyć, chcesz pokazać, tak, że jesteś lepszy, chcesz założyć siatkę i że rzeczywiście, no, wtedy człowiek się wychowywał trochę na innych podwórkach, musiałeś sobie radzić i w szkole, i na podwórku, byli starsi, ktoś cię zawsze potrafił zaczepić, więc trzeba było od młodości troszeczkę kombinować. Ja też mam 3 starszych braci, więc jak to najmłodszy w rodzinie, to troszeczkę ktoś się tam popchnął, ktoś się szturchnął, więc od małego musiałem sobie i w domu przepychać się i później na podwórku, gdzie grałem tak naprawdę ze starszymi kolegami o 2-3 lata, więc tam znowu musiałem się przepychać. I w życiu później też trzeba było sobie radzić, bo nie wiem, czy wiesz, że mając 15 lat, to też pierwsze moje pieniądze to zarobiłem pod myjką, stałem i myłem samochody, chodziłem z szopką do ludzi, choć śpiewać nie umiem, ale starałem się głośno śpiewać
I nie pozwolono mi na długie kolędy, bo po prostu tak fałszowałem, że ludzie szybko wrzucali drobne i wychodziłem. Więc tak naprawdę od małego trzeba było sobie radzić, ale to rzeczywiście cię uczy później w życiu. Może nie kombinacji, ale żeby nie być ostatnim. Dobrze, słuchajcie, mamy lekki problem techniczny na razie z telefonami. Zaraz go naprawimy. Nie, wiemy, że nie możecie się do nas dozwonić. Mamy pytanie, no powiedz z czatu. Prawdę, że z Krakowa, telefony zablokowane. Że Marek przeciął kabel, bo bał się pytań o Marysińskiego. Natomiast jak się nie dozwoni, boję, no to wiesz, ja te pytania zadam, więc wyjdzie na to samo. Ja się nie boję żadnych pytań, bo nie muszę odpowiadać, jak nie chcę. Jak się nie zadzwonicie, to ja te pytania zadam. W każdym razie czat jest dla was. Pytacie na czacie, telefony zaraz na pewno zaczną działać, bądźcie spokojni. Muszę Marek ci powiedzieć, tak w latach 90. ja cię strasznie nie lubiłem, ale to strasznie cię lubiłem. Tak mnie wkurzałeś. Ale wiesz, co mnie to interesowało. Wiesz, co mnie to wkurzało? Ale wiesz, co mnie to interesowało w tamtych latach? No wiem, ciebie nic nie interesowało w tamtych latach. A czy wiesz co, w pewnym momencie musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ty masz się przejmować opiniami ludźmi, bo zwariujesz. Jeżeli ty będziesz się przejmował krytyką, a piłkarz tak naprawdę codziennie jest narażony na krytykę, czy na treningu, bo cię może trener skrytykować, czy na meczu, czy później dziennikarz, czy później jakaś opinia. Mnie wkurzało, jak wybucha ta cała cheatkomania i się mówiło tylko o tobie, a jakby ja tak sobie myślałem, kurczę, jest tylu piłkarzy w tej lidze, wiesz, Leszek Pisz, coś tam umiał. Nie, żartuję, nie. Znaczy, ale ja wiesz, powiem, nagle, to trochę było szaleństwo. Idę do kiosku ruchu i pani, która mi sprzedaje piłkę nożną, mówi, o to ten Marek ci, tylko ja go tak uwielbiam, on taki święty jest, wiesz. Ja mówię, Jezus, jeszcze ta baba mi tu będzie. No ale ty też na Legii przychodziłeś do mnie po autograf, czy nie? Taki mały przychodziłeś, dziennikarz, nie? Pomyliłem, ja nie po autograf, Marek, ja nie po autograf. No. Nie, znaczy, wiesz, no, było takie szaleństwo, bo... Nie, jak my się poznaliśmy, to już miałem 20 lat. Tak, ja żartuję, ale miałeś taką kurteczkę śmieszną, ale... To... A ty co, na Golasa chodziłeś, też miałeś kurteczkę? No. Było takie szaleństwo. No na pewno też gdzieś tam w pewnym momencie byłem szczery. Teraz jak oglądam te wręczenie najlepszego sportowca i ten moją wypowiedź, to po prostu taki byłem troszeczkę przestraszony, szczery. I na pewno to ludzie też kupowali, tak? No bo ja byłem sobą rzeczywiście, ja nikogo nie udawałem. Mhm. Czy jak ktoś mnie pytał o wiarę, czy o ceny, no to mu mówiłem, jak jest, tak? Więc na pewno to ludziom się podobało, ale tak jak mówisz, no, tych wyników jakichś ani w reprezentacji nie mieliśmy wtedy. Widzewie, rzeczywiście, to były wyniki, przede wszystkim gra i w każdym meczu coś robiłem i ta popularność wtedy narastała, a też mi się wydaje, że telewizja była na tyle uboga, że wiesz, każdy oglądał albo był jeden, albo dwa kanały sportowe, więc... A powiedz mi, bo tu padło to pytanie na czacie, ty z tego Przemytu się spowiadałeś regularnie, czy nie? Dlaczego miałem się to nie spowiadać? Szczerze nie, w tym czasie krzywdy nikomu nie robiłem i każdy komu... Znaczy w ogóle w tych kategoriach nie rozważałem, więc... Teraz ci zmąciłem dopiero. Ja wiem, szydera. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Pytanie, Marek Citko, czy handlowałeś kryształem? O. Nie handlowałem. Wiem, że to była też dobra przebitka, ale u mnie mama kupowała kryształy, ale nie, wtedy nie. Ja wtedy też musisz wziąć pod uwagę, że ja nie byłem pełnoletni, ja nie mogłem sobie sam wyjeżdżać za granicę, bo ten handel na wschodzie to wynikał z tego, że wyjeżdżaliśmy z drużyną, a jedyny ten wyjazd do Berlina to był tak naprawdę wakacyjny, kończyły, chyba wtedy mieliśmy po 17 lat już tak troszeczkę, albo 18 musiałem być, chociaż nie pamiętam, ci powiem, bo tak sami wyskoczyliśmy, więc ciężko mi powiedzieć, czy już mieliśmy 18 lat, czy nie, ale chyba musieliśmy, bo rzeczywiście. Ale miałem zaufanie od rodziców i taką wolną rękę. Padło pytanie, czy skoro miałeś dużo tych paczek papierosów, to czy później, w późniejszych latach wysyłałeś paczki papierosów Marysińskiemu do więzienia? No mądrzejsze pytania, proszę. Nie, tak. Ale połączyli. Jest. Dobrze, słuchajcie, mamy cały czas ten problem techniczny. Walczymy z nim. Jest on jakiś trochę poważniejszy niż sądziliśmy.
padł taki pomysł, abyście pod hashtagiem Hatepark na Twitterze albo nawet tutaj może w komentarzach, jeśli chcecie, zostawiali swój numer telefonu, my wtedy oddzwonimy, bo taką możliwość mamy i w ten sposób się połączymy z osobami chętnymi, żeby Markowi pytanie zadać, więc jeśli ktoś nie boi się zostawić swojego numeru telefonu, no to zapraszamy jak najbardziej. Robert Stec pyta, witam panowie, mam pytanie do Marka, czy Widzew z Ligi Mistrzów 96-97 był dużo lepszy od obecnego mistrza Polski Legii Warszawa? Myślę, że tak, myślę, że bezkonkurencyjny, myślę, że mieliśmy naprawdę fajną ekipę, jeśli chodzi o na boisku, poza boiskiem i te mecze, tak jak przypomnę, my przede wszystkim graliśmy cały mecz i pressingiem i taką techniczną grę, więc na pewno Legia też miała momenty, bo trzeba przyznać, że trener Wukowicz też prowadził. Ja tylko przerwę, już jest ok z telefonami, możecie dzwonić, dobrze. Fajny styl, gdzie to kibicom się podoba, jest duża wymiana piłki, jest pressing, ale myślę, że no, tak troszeczkę bez skromności powiem, że mieliśmy lepsze. Kto był najlepszym piłkarzem, w jakim grałeś? To też pytanie się pojawiło. Ale w Polsce, w drużynie, ze sobą czy... Ze sobą. Czy przeciwko? Chyba ze sobą, przeciwko Romario. Ja myślę, że Tomek Wapiński to był taki stoper, który... Ja miałem taki spokój, jak graliśmy. Ja wiedziałem, że jak ktoś idzie jeden na jeden na Tomka, to nie ma szans. Nawet miałem taki komfort i spokój, że jak nawet dwóch piłkarzy zszło. A jak ty szedłeś na treningu jeden na jeden na Tomka? Wiesz co, no to chyba pierwszy czy drugi trening, pamiętam, próbowałem mu siatkę założyć. I nie wiem, czy mi się udało, czy udało mi się go troszeczkę przedryblować, ale to szybko mnie dogonił i ściął i tylko tak na mnie spojrzał, żeby więcej nie próbował. Więc Tomek był naprawdę trudnym obrońcą i rzeczywiście miał ogromny komfort, jak on grał z tyłu, wiedziałem, że nam krzywda się nie stanie i myślę, że to był taki piłkarz, który mógł ogromną karierę zrobić, ale nigdy nie poszedł do Radomia, tak? Dlatego tak nie wyjechał za granicę. Dlatego nie wyjechał za granicę. A teraz Radomia blisko Ekstraklasy, więc może by tam pojechał. No, ale tam wiesz, dobry menadżer transfery robi. Odbieramy pierwszy telefon, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panek Warszawa, pozdrawiam panie Marku, pozdrawiam panie Krzysztofie. Mam takie trzy pytania. Są to różne etapy pana kariery. Przepraszam, ja tylko przerwę. Mam prośbę. Przepraszam, dajcie nam trochę głośniej ten nasłuch gościa, bo telefonu, bo słabo słyszymy. Teraz poprosimy. Tak, teraz się słyszymy? Tak jest. Super. Mam takie trzy pytania o różne etapy pana kariery. Już nie chcę walkować tego okresu gry Widzewie, bo to już było wiele powiedziane. Chodzi mi o sezon spędzony w Legii, już ten po kontuzji. To był sezon 2000-2001. Był to stosunkowo udany dla pana sezon, bo był pan wtedy bodajże 5 bramek. Grał pan w pierwszym składzie. Chciałem zapytać, czy w tym czasie było jakieś zapytanie ewentualnie o możliwość powrotu do kadry. I co się stało, że pan odszedł wówczas w Legii, bo to był następny sezon 2001-2002. Bodajże 3 epizody w Groklinie, potem Hotel Berszewa, no i potem już ta kariera raczej zjeżdżała w dół. Kolejne pytanie. Deklarował pan, z tego co pamiętam, pożegnalny mecz w Ekstraklasie w barwach Polonii Warszawa, już w okresie, kiedy był pan skautem. Co się stało, że nie udało się tego zrealizować? No i trzecie pytanie, takie troszkę może, jako że jest to Hyde Park, może mi miłe. Jaki transfer uważa pan za swoją największą porażkę jako skaut w Polonii? Dlaczego jest to Miłosz Adamowicz? To wszystko dzięki. Dobra. To zacznijmy od dlaczego wyjechałem. Tak, rzeczywiście, jak ja w Legii grałem, to miałem taki dobry moment, gdzie i strzelałem, i asystowałem. Piłkarzem sezonu chyba się kibice wybrali. I kibice nawet wybrali mnie piłkarzem rundy jesiennej, ale później przyszedł trener Okuka i to był po prostu zjazd, tak? Bo ten trener jakby nie preferował zawodników technicznych, chciał po prostu prostą piłkę. Miałem w pewnym momencie wrażenie, że szukał piłkarzy, którzy są bardzo wydolni. On preferował taki styl, gdzie 90 minut jest
bieganie i szybka. Ja nie pasowałem do niego, dlatego stąd musiałem odejść z Legii. Drugie pytanie było o mecz pożegnalny. O mecz pożegnalny. Ja wtedy miałem jeszcze rok kontraktu w Polonii, ale to ostatnie pół roku tak naprawdę więcej siedziałem na ławce niż grałem, więc rozwiązałem kontrakt, który miałem jeszcze rok ważny. No i jakby nie było atmosfery i tematu do pożegnania, do takiego spotkania, więc nie było klimatu, też nikt mi nie zaproponował, ale z drugiej strony ciężko też kończyć karierę, czy ostatni mecz, jakiś benefis robić na Polonii, gdzie i dużo zawdzięczam Jagiellonii i Widzewowi, i grałem w Legii, więc uważałem, że nic złego się nie stało, jak takiego meczu nie ma. A jeśli chodzi o transfer do Polonii, to była troszeczkę taka sytuacja, że ja tak naprawdę doradzałem prezesowi Wojciechowskiemu. No ale tam były takie opcje, gdzie po prostu każdy chciał z tych trenerów ściągać swoich piłkarzy i ja tak naprawdę skupiłem się na tym, żeby pilnować, żeby te transfery były na jakimś poziomie. Przyblokowałem chyba z 5 czy 6 transferów. Zajmowałeś się blokowaniem transferów, tak, a nie przeprowadzaniem. O tym zawodniku transferu. Tak naprawdę to był zawodnik, który grał w Lidze Mistrzów, był wypożyczony z opcją. Jak się nazwał? Adamowicz chyba tak. Adamowicz, więc tak naprawdę to był taki transfer bez ryzyka z wypożyczeniem z opcją wykupu. I rzeczywiście, no to przyznam się, że myślałem, że będzie lepiej wyglądał, ale tak naprawdę od początku on grał mało albo wcale, więc ja uważam, żeby uczciwie ocenić zawodnika jakiegokolwiek, to on musi grać przynajmniej 2, 3, 4 spotkania i wtedy możesz ocenić, czy ktoś jest słaby, bo często się mówi tak, że zawodnik siedzi pół roku na ławce, trener mówi, że on jest słaby, tak? A to trzeba dać grać, tak? Jeżeli rzeczywiście dwa mecze... Jak na treningach jest słaby, to... Ale uwierz mi, że ja miałem taki przypadek w Polonii, gdzie ściągnąłem z Białorusina, z reprezentacji olimpijskiej. Też był wypożyczony z opcją wykupu, więc najniższy kontrakt ten i prosiłem trenera, żeby go wystawił na moją odpowiedzialność, że mówię, jak on będzie słaby, no to pośmiejecie się ze mnie, a ja nie bałem się, tak? Bo właśnie trener mówi, ale on słabo na treningu, ale on słabo na treningu. Mówię, dobrze, to już o nic nie walczymy, jest ostatni mecz, niech on zagra 45 minut, najwyżej się ze mnie pośmiejecie, bo ja bym przekonany, że on sobie poradzi z lewą nogą, z dribblingiem szybkim. No i była taka sytuacja, że pół roku... I sobie nie poradził. Nie, pół roku nie dostał minuty nawet, no więc... Dobrze, odbieramy kolejny telefon, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie do pana Marka, naszego szanownego gościa. Chciałem zapytać, czy jak pan Marek Cisko był w swojej topowej formie, czy uważa, że był lepszym napastnikiem niż obecnie jest Robert Lewandowski? To nie mnie oceniać. Na pewno Robert jest skuteczniejszy, przede wszystkim inny typ zawodnika. Ja byłem takim napastnikiem, który kreował akcję, a Robert jest takim zawodnikiem, który... Byłeś taki bardziej Coutinho. Tak. No Coutinho może nie, ale tak ciężko nawet nazwać. No, chciałem komplement ci jednak dać. No. Nie, ja Coutinho bez formy ostatnio. Znaczy zupełnie inni zawodnicy, tak? Robert jest typowy egzekutor i naprawdę to, co zrobił w swojej karierze, gdzie ja grał tutaj w Zniczu, w Lechu, gdzie jak szedł do Borussii, to mało kto wierzył, że zrobi taką karierę. I ja też się muszę tego przyznać, że tą ciężką pracą doszedł do szczytu. I to też dla mnie na pewnym momencie było coś nowego, że ja zobaczyłem, że nieważny jest talent, najważniejsza jest praca, że w piłce, jeśli chodzi o piłkarzy, to jest najważniejsza praca, że ten, który ma mniej talentu, może dojść więcej. A wcześniej uważałem, że w piłce najważniejszy jest talent. I właśnie ta droga Roberta pokazała mi, że nie musisz mieć wielkiego talentu, bo się wszystkiego możesz nauczyć. Możesz się nauczyć strzelać z woleja, przyjmować, strzelać z wolnego, strzelić z karnego. I to Robert pokazał, że wszystko możesz się w piłce nauczyć, oprócz jednej rzeczy, tej szybkości nie jesteś w stanie poprawić aż tak bardzo. Tak? Mhm. Więc jak Bodzia da komuś szybkość,
to tak naprawdę ciężką pracą może dojść na sam szczyt. Ale muszę się lekko sprowadzić na ziemię, że jednak Robert w ciągu sezonu strzela tyle goli, ile w całej bez karierze. Bez porównania, no to wiesz. Ale ty w całej karierze tyle strzeliłeś, ile on w trakcie sezonu. No nie, no to statystyki to ma zabójcze, bo tak naprawdę każdy rok oczywiście strzela. Zawsze pozostanie pytanie, co by było gdyby, czyli gdyby nie kontuzja dokładnie, twoja, dokładnie. Natomiast no, jednak nie. Znajmy umiar, Marek, wiem, że wysoko. Nie, znaczy nie, to w ogóle. Masz o sobie wysokie mniemanie, nie. Ale bez przesady. Ja bym innym, znaczy ja bym nie porównywał, bo ja nigdy nie byłem egzekutorem, tak? Mhm. Dobrze, odbieramy kolejny telefon, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał Zupki z tej strony. Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie do pana Marka. A propos trochę tego, co by było gdyby, czy zamieniłby bramkę na Wembley i bramkę z Atletico na transfer do Anglii, czyli na, nie wiem, na brak kontuzji, czy tak jak było, jest ok i można zamykać interes? Znaczy ja bym nie porównywał tych bramek, bo żeby nie te bramki, to by w ogóle nie było propozycji z Anglii, ale... Nie, znaczy ja bardziej w kategoriach życiowych patrzę, że ta kontuzja pozwoliła mi znaleźć małżonkę, mam troje fajnych dzieci w tych kategoriach, tak, że jakbym wyjechał, no to może nie miałbym tak fajnej rodziny i tak patrzę, ale też nigdy nie gdybam, bo tak samo mógłbym wyjechać i słabo grać, tak, i siedzieć na ławce i wrócić do Polski, więc patrzę do przodu, ale na pewno chciałoby się wyjechać i grać codziennie na takich stadionach, chociaż już w Polsce też mamy takie, tak, ale w ogóle nad tym tak nie myślałem. Tak. Ja to szczerze mówiąc nie dowierzam. Ktoś mówi, że a nie myślał, nie analizuje, patrzy do przodu. To taki mi się wydaje trochę taki wybieg, żeby za dużo nie mówić. Znaczy, no, nie, nie odkrywasz się przed ludźmi. Nie, no ale no to co mamy, że płakałem w poduszkę, no że nie wyjechałem. Nie, no po prostu brałem życie takie, jakie jest. Ja byłem pewny, że po tej kontuzji wrócę do formy i wyjadę, więc tak naprawdę nie miałem czasu na takie myślenie, kurczę, ja już nie wyjadę, kurczę, ja już nie wrócę do tej formy. I później ja wracałem do formy, chciałem wrócić. No to walczyłem tak naprawdę o to, żeby wrócić do tej formy, jeśli nie udawało. I później... A z czego, wiesz, no, odniosłeś kontuzję jako dość młoda osoba. Ale dwa lata się leczyłem wtedy. No dobrze, wtedy tak naprawdę mi mięśnie tak siadły, że już nie byłem w stanie fizycznie odbudować zdrowych mięśni, bo to nie chodzi o to, że ta noga kontuzowana, tylko przez to, że miałem gips, później nie trenowałem, później 3 miesiące okula, te mięśnie tak siadły, że ja potrzebowałem tak naprawdę pierwsze 3 miesiące tylko odbudować mięśnie, a wtedy nikt o tym nie wiedział i nie było czasu, bo każdy pytał, kiedy wrócę, kiedy będę zdrowy, więc tak naprawdę ja chciałem jak najszybciej też wrócić, a to było 2 lata. Tak? Mhm. Więc ja nie miałem czasu zastanawiać się, co by było, co bym zamienił. Na pewno żal mi było zmierzyć się gdzieś tam w Serie A albo w Anglii, tak, gdzie masz lepszych przeciwników, choć ja też pokazałem w reprezentacji w Lidze Mistrzów, że im lepszy przeciwnik, to ja się lepiej czułem, więc jakby nie czułem jakby potrzeby albo przeżywania tego, bo zajmowałem się powrotem do formy, też w międzyczasie, tak jak mówię, no, poznałem Agnieszkę, założyliśmy rodzinę, więc byłem szczęśliwy, cały czas byłem szczęśliwy i ja ogólnie jestem szczęśliwy człowiekiem, jak masz zdrowe ręce i nogi, bo te 3 miesiące o kulach jakby otworzyły mi oczy na świat, że w życiu najważniejsze jest zdrowie, że moim marzeniem nie było wyjechać za granicę, tylko moim marzeniem było, żeby chodzić na bosaka po trawie, tak? Żeby samemu chodzić, żeby te kule odłożyć. Więc ja później doceniałem każdy dzień, gdzie byłem zdrowy. Mm-hmm. I od razu jest pytanie z czatu trochę na ten temat. Moja25 pyta, Krzysiu, spytaj pana Marka, czy będąc w najlepszej formie ze swoich lat, to w jakim klubie by się teraz widział? Znaczy jak byłem w tej formie, to tak naprawdę szukałem klubów, które walczą o mistrzostwo albo puchary, tak? Bo wiedziałem, że w lepszym klubie będę miał lepszych partnerów, jeszcze lepiej będę grał. I wtedy tak naprawdę te propozycje spływały z różnych lig, z dobrych klubów, z lepszych niż z Blackburn. Tylko że Blackburn wtedy płacił
najwięcej i tylko ten temat był, tak? Też był temat Arsenalu, też był temat Liverpoolu, wcześniej temat Milanu, więc ja tylko chciałem iść do drużyny, która gra w piłkę, gra przede wszystkim o mistrzostwo i o puchary, co najmniej. To było te, można powiedzieć, od jednego do piątego miejsca, tylko te kluby mnie interesowały. Ale widziałeś się w nich, że to jest spokojnie, twój poziom. Okay. Spokojnie. Ja się nie bałem, bo byłem takim, że im lepszy przeciwnik, to się bardziej nakręcałem i nie bałem się, tylko wprost przeciwnie. Chciałem szybko pokazać, kto jest lepszy na boisku. Mhm. Odbieramy telefon. Halo? Witam serdecznie, Mateusz z Poznania. Witam. Jedno pytanie do pana Marka, jedno do państwa obu, mianowicie do pana Marka, czy wiadomo, medycyna poszła mega do przodu przez ten czas, przez te 20 lat. Chciałbym zapytać, czy orientuje się pan, gdyby pan po prostu rodził się 20 lat później i teraz dostał tej kontuzji, jak długo trwałoby leczenie? I drugie pytanie, mamy 94. już minutę meczu Warta Brugbet o playoffy do Ekstraklasy. Warta wygrywa 1-0, więc prawdopodobnie finał Warta Poznań Radomiak Radom. Kto i dlaczego? I to będzie z mojej strony wszystko. Pozdrawiam, świetny program. Dzięki. To ja przede wszystkim, wtedy medycyna była na dobrym poziomie, tylko działacze popełnili błąd, bo ja po nieudanej operacji tu w Warszawie w Łodzi, pojechałem do Finlandii, to wtedy kontakt miałem z menadżerem Sergeja Bubki, bo on ze mną negocjował jakby pierwszy kontrakt z Nike i tak się poznaliśmy, on chciał mi pomóc i pojechałem do Finlandii na badania, więc jak zobaczono, że ja jestem w gipsie, natychmiast zdjęto ten gips, ja nie mogłem zginać kolana, więc dostałem taki pas i ćwiczyłem w basenie, ale przede wszystkim stan zapalny miałem w drugim achillesie, więc jak oni zobaczyli ten stan zapalny, to powiedzieli, że o 10 z rana mi to zoperują, oczyszczą mi ten achilles. Ja miałem o 10 operację, a o 16 byłem w samolocie, więc tak naprawdę jakby wcześniej trafił na dobrych lekarzy, to te dwa achillesy bym miał zoperowane, oczyszczone i po miesiącu do treningu, więc tak naprawdę uważam, że troszeczkę tutaj był błąd, jeśli chodzi o działaczy, że nie szukano lekarzy na światowym poziomie, bo takie operacje właśnie w Finlandii to na porządku dziennym, a jak już zerwałem tego achillesa, no to też powinienem pojechać do dobrej kliniki, gdzie operują takie operacje, więc myślę, że to nie chodzi o lata, tylko wtedy jakby o selekcję tych lekarzy. O selekcję i o profesjonalizm w polskich klubach, tak? Że nikt nie myślał o tym, nie wiem, czy nie było takich poważnych kontuzji i nikt nie myślał o tym, co będzie dalej, tylko każdemu się wydawało, że to jest prosta kontuzja, że w Łodzi będę miał operację i wrócę do piłki. Nie było szans, po prostu błąd działaczy. Mhm. Sergiej Bułka, zaciekawi mnie ten temat. Możesz powiedzieć coś więcej o tej historii? Znaczy nie, ja po prostu, tak jak mówię, no, poznałem przy negocjacjach z Nike i on mi pomógł, tak? On mi pomógł, on mi też ewentualnie miał ten menadżer pomagać w transferze zagranicznym. No i rzeczywiście polecieliśmy, on mi to tak naprawdę wszystko sfinansował, spotkaliśmy się tam na kolacji z właśnie Sergiejem Bubką i tyle, tam nie było jakichś tam. A wasz kontakt się szybko urwał, tak? Nie jest tak, że wysyłacie sobie życzenia na święta? Nie, tak. Później po powrocie do Polski to tu musiałem sobie szukać rehabilitacji. Się okazało, że po prostu w Warszawie muszę mieć poprawiony ten achilles i tu mi wielkie podziękowania dla doktora Śmigielskiego, który podjął się tego zadania, bo też niektórzy lekarze nie chcieli się podejmować, bo bali się odpowiedzialności, tak? Bo można powiedzieć, że ja byłem znanym zawodnikiem i teraz lekarz, który będzie to operował i się okaże, że źle zrobił, to bali się, że będę chciał odszkodowania i przede wszystkim popsuję sobie opinię, więc doktor Śmigielski wtedy był młodym lekarzem, też dla niego to, on jakby z pasji operował te achillesy, tak? Więc on tego się nie boi. Na pewno to też dla niego było takie ryzyko, że jak zrobi
dobrze, to też się będzie mógł czymś pochwalić. I rzeczywiście on mi tego Achillesa uratował, że ja mogłem normalnie wrócić jeszcze na boisko i grać. Tam jeszcze było jakieś pytanie o Wartę i Radomiaka. Ale no to chyba do ciebie. No ale bo przypomnij mi to pytanie. Wartę o Radomiaka prawdopodobnie będą grali i kto wygra? A kto wygra? Wydaje mi się, że Radomiak jest w lepszej formie aktualnie. Po dzisiejszym spotkaniu. Od czasu pandemii wydaje mi się, że Radomiak jest jedną z lepszych drużyn w pierwszej lidze, a Warta trochę przyhamowała. Chociaż Warta, szczerze mówiąc, nie byłem pewny, czy Warta da radę Brugwetowi dzisiaj. Trochę się zdziwiłem. No na pewno nie niespodzianka, bo myślałem, że też tutaj. Aż sprawdzę, czy się to już poradzi, skończyło. Ale jeszcze się nie skończyło. Jest 1-0 cały czas, doliczony czas gry. Dobrze, odbieramy kolejny telefon. Halo? Dzień dobry, dobry wieczór. Kamil z tej strony mówi, ogólnie z Lublina, obecnie w Cambridge. Chciałbym przede wszystkim pozdrowić pana Marka. Muszę przyznać, że byłem w tamtych czasach wielkim fanem. Mieszkając w Lublinie, mając koszulkę pana Marka, widziała wtedy... Wiadomo. Natomiast chciałem tylko spytać pana Marka, czy jak pan Marek uważa, czy dlaczego obecne kluby piłkarskie tak sobie kiepsko radzą polskie w europejskich pucharach za pana czasów? No, mimo że może tam rzadko było obejrzeć jakieś zwycięstwo, ale jednak te bramki pana pamiętamy. A no teraz nawet druga runda to już jest, jak to się mówi, kosmos. Dziękuję bardzo. No na pewno trudno nam utrzymać klubom dobrych piłkarzy, bo żeby grać w pucharach, to musi mieć do dobrych piłkarzy. Tylko przypomnę właśnie, jak zdobyliśmy Mistrzostwo Polski i graliśmy o Ligę Mistrzów, no to wzmacnialiśmy się, tak? Przyszli zawodnicy z Legii, którzy nam pomogli w walce o Ligę Mistrzów, a teraz często widzimy, że drużyna, która zdobywa Mistrzostwo Polski, to wiadomo, że ci piłkarze są w formie i często jest tak, że przed pucharami te drużyny się osłabiają. I tu myślę, że stać kluby na dobre pensje dla piłkarzy, tylko trzeba umiejętnie wydawać te pieniądze i przekonać też piłkarzy, że tu też w Polsce można dobrze zarabiać, bo inaczej nic w Europie nie osiągniemy, bo widzimy w Kazachstanie, w innych ligach są piłkarze, co zarabiają po 500-600 tysięcy, ale kluby inwestują w nich, bo wiedzą, że ewentualnie jak będą grali czy w Lidze Europy, czy w Lidze Mistrzów, to te pieniądze zwrócą się. Ja myślę, dopóki tu nie będzie takiego ryzyka, że Mistrz Polski ściąga zawodników z innych polskich drużyn, podnosi pensje tak do 600-700 tysięcy euro, to wtedy nie mamy szansy grać puchar. Odbieramy kolejny telefon, halo? Cześć, dobry wieczór, Bartek z tej strony. Dobry wieczór. Ja mam pytanie do pana Marka Kitki, takie prywatne, jeśli bym mógł. Mianowicie chciałem zapytać o syna pana Marka, mianowicie dokładnie o wadę serca, jak przebiega leczenie, w jakim jest stanie, jak się trzyma, jak to wszystko wygląda, jak wygląda jego rozwój. No, pytam też nieprzypadkowo z racji tego, że no, mój dwuletni Julian ma identyczną praktycznie wadę serca. Ale już jest po trzeciej operacji, czy? Dopiero po drugiej. Po drugiej. Teraz, ale teraz będzie przymierzane do trzeciej. A gdzie? W Krakowie. A w Krakowie, w Prokocimiu, tak? Tak. Mhm. Znaczy, ja miałem to szczęście, że operował profesor Malec, który teraz jest w Niemczech, operuje. Tak, ja pamiętam, że po prostu też nawet program u pani Jaworowicz i występowałem i broniłem, bo rzeczywiście to jest specjalista światowej klasy i po prostu tutaj troszeczkę został oczerniany, oskarżany i po prostu już psychicznie miał dość. Ja miałem to szczęście, że on operował mojego syna, bo to jest tylko tak dla wiadomości, bo to pierwsza operacja jest po tygodniu albo po dwóch od urodzin, od narodzin, później jest pół roku następna i trzecia właśnie jak jest dwa lata i akurat mój syn super zbiera się, co roku ma dobre wyniki, ma już 17 lat, ale myślę też ruch spowodował, bo on tak i dużo pływa, i gra w piłkę, i gra w tenisa, więc myślę, że ważne na późniejszym etapie, żeby nie zabraniać takiemu dziecku
ruchu i dziecko musi mieć świadomość, że jak zmęczy się, to po prostu musi odpoczywać. Wiadomo, no 2 lata to jest za mało, ale później jak dziecko ma 8-9 lat, to myślę, że to jest ta droga, żeby jak najwięcej ruchu było, bo wtedy ten organizm, ta krew, ta wiadomo, to pracuje tylko jedna komora, ale on ma odpukać super wyniki i jest prawie tak wysoki jak ja. I tak jak mówię, gra godzinę w tenisa, gra w piłkę, pływa, nurkuje, więc dziękuję bardzo. Wszystko u niego dobrze i mam nadzieję, że u syna, tak? U syna też, u pana, tak? Mam nadzieję, że wszystko będzie. A te dwa pierwsze etapy okej, tak? Nie było powikłań. Dwa pierwsze etapy okej, to prawda, po pierwszym etapie tam trochę spędził w szpitalu, bo 4 miesiące. No to normalne, to my to samo. Po drugim etapie wyszedł po niespełna 3 tygodniach, także teraz. No to super, to się zbierał szybko. Przed chwilą poszedł spać, także. No to super, to trzymam kciuki, bo wiem co to za nerwy, za emocje i stres. No to naprawdę jest ogromny stres i trzeba no, gdzieś tam trzymać kciuki, żeby wszystko było dobre. Panie Marku, dziękuję za taką odpowiedź ku pokrzepieniu serca no. I dużo zdrowia życzę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Tak, no myślę, że dużo nadziei i spokoju wlejesz właśnie w serce rodzica, bo to na pewno zawsze tak. Taki przykład, że ktoś sobie poradził przez, no wszedł w zasadzie w dorosłość już. Ale to też muszę przyznać, że nam też rodzice dali nadzieję, bo jak żona była w ciąży, no to lekarze opowiadali niestworzone rzeczy, że to dziecko będzie rośliną, żeby usunąć i tak dalej. I pamiętam też, że żona znalazła artykuł, gdzie jedna z mam się wypowiadała, że to po prostu to dziecko normalnie rozwija się i tak dalej, więc często lekarze straszą rodziców, a myślę, że tak naprawdę nie wiemy, co będzie, tak? Bo dziecko może się urodzić z większą, z mniejszą wadą, ale najgorsze jest to, że lekarze zabierają nadzieję i my też mieliśmy taki trudny moment, że właśnie czytaliśmy wywiad, później moja żona rozmawiała z jedną mam, która właśnie powiedziała, nie ma co się przejmować, medycyna poszła do przodu, są operacje i te dzieci się fajnie zbierają i co roku jest takie spotkanie tych dzieci, gdzie rodzice przyjeżdżają, te dzieci naprawdę byś nie powiedział, że to dziecko ma pół serca. Tak? No dobrze, zmienimy tematykę na bardziej piłkarską. Dwa pytania z czatu. Panie Marku, można zobaczyć pana zdjęcia w koszulce Wisły Kraków przed sezonem 98-99. Dlaczego nie doszło do tego transferu? Znaczy rzeczywiście, jak był trener Smuda w Wiśle wtedy, to ja trenowałem z Wisłą Kraków dosyć długo, ale te negocjacje były troszeczkę dziwne i nie mogliśmy się tak naprawdę dogadać, bo jak była, pamiętam, chyba większa pensja, to nie miałem premii. Jak miała być mniejsza pensja, to miałem mieć premię i ja mówię, no to trochę głupio mieć załóżmy, dobrą pensję, a premii, tak? Wszyscy będą mieli. I tak nie mogliśmy się dogadać. Później tak naprawdę czekałem na jakąś odpowiedź, 2-3 dni nie było i w momencie, ja też jestem takim człowiekiem, że jak nie pcham się na siłę, lubię mieć ten komfort, że ktoś się chce, że wszyscy są zadowoleni, więc tak się troszeczkę denerwowałem, mówię i tak nie wiem. Czy oni bardzo mnie chcą, czy nie chcą, czy to może trener tylko mnie chce i w pewnym momencie zadzwonił chyba trener Łazarek z Widzewa, czy prezes Pawelec, już nie pamiętam i zapytali, jak sytuacja, czy mam kontrakt, czy nie. Ja powiedziałem, że nie mam, no to przyjeżdżaj do Widzewa, dogadamy się. I tak było, ja w pewnym momencie spakowałem się, podziękowałem Wiśle i wróciłem. No i rzeczywiście nawet tam trenowałem i nawet już mieszkanie wybrałem, już prawie malowałem ściany i później wróciłem do Widzewa, ale brawo za czujność. No, odbieramy kolejny telefon, halo. Halo. Dzień dobry, dobry Słyszymy. Wieczór. Dobry wieczór. Czy państwo mnie słyszycie? Bo nie wiem, czy jest pan świetnie, na antenie. Świetnie Halo? Słyszymy, tak, świetnie słyszymy. Jest pan na antenie. Witam. Po tej stronie Przemek z Lubuskiego. Tak mogę się przedstawić. Województwo lubuskie, bo jak studiowałem w Krakowie i mówiłem skąd pochodzę i mówiłem lubuskie, to wszyscy myśleli, że to lubelskie. Cieszę się, że mogłem się z państwem połączyć. Takie pytanie do pana Marka. Halo, bo nie wiem, czy państwo mnie słyszycie. Bardzo dobrze.
Aż się boję pytania, bo za dobrze słyszę. No nie, nie, panie Marku, tak przed tym telefonem zerknęłem tak naprawdę na pana karierę, bo osobiście jestem człowiekiem z pokolenia lat 80. I mam wrażenie, że w tamtym czasie, jakby pan zapytał ludzi z lat 80., kim był Marek Citko, to każdy by powiedział, że to polski napastnik, który strzelił bramkę na Wembley. Mm-hmm. No i do czego pan zmierza? Czy się zgadza? No do tego, że jak zerknąłem na te pana liczby, to miał pan bodajże 10 występów w reprezentacji Polski. Jak na te występy muszę panu szczerze przyznać, że jest pan no niesamowicie rozpoznawalnym. Za mało. To ostatnio mi Sebastian Mila dokuczał, że mówię, ile masz występów? A ja mówię tylko 10, ale mówię, ja zawsze stawiałam na jakość, nie na ilość, tak? I pytam go, ile masz bramek? No tak, ale ta bramka była niezapomniana, bo szczerze powiedziawszy, chyba to był pierwszy mecz w życiu, który osobiście kojarzę, że obejrzałem, ja mam bodajże 12 lat, bo jestem 8-4 rocznik. I ta w ogóle jakbym zastanowił się nad nazwiskami reprezentacji polskich piłkarza, też nie interesowałem się jakoś bardzo piłką, to pierwsze nazwisko, które mi się kojarzyło z tamtej reprezentacji, to Marek Citko. No na pewno to spotęgowało nie tylko ta bramka na Wembley, ale też bramki w Lidze Mistrzów, gdzie cała Polska oglądała, później te perypetie do transferu do Blackburn, później sportowiec roku. Tak naprawdę wtedy w każdej gazecie byłem i rzeczywiście ja do tej pory odczuwam taką sympatyczną popularność, bo dużo osób mnie poznaje, się pyta, upewnia się, czy ja to ja. Więc na pewno wtedy rzeczywiście... Dlaczego oni się muszą upewniać? Powiedz. Znaczy, bo niektórzy... Skądś pa... Może się zmieniłeś trochę. Nie, nie, nie. Niektórzy... To pan, skądś pana kojarzy? I jak... Ja mam taki żart, jak ktoś jak nie jest pewny... Jak na Wembley. Ale nie, nie, nie. Ale niektórzy kojarzą, ale nie są pewni. To ja mam taki żart, mówię, wam jak Miłość gram. O, właśnie, właśnie, z telewizji pana kojarzę. Bo niektórzy kojarzą, ale nie wiedzą skąd, tak? Czy z piłki, czy nie, może z filmu. Może Hate Park, może nie hate, ale obiektywnie padło tutaj takie pytanie, porównanie pana do Roberta Lewandowskiego. Pan Stanowski tak delikatnie zrównoważył. To tak jak Stanowski, wie pan, to Stan nie ma co tam przyjmować. No, taka moja rola. No, jako prowadzący bardzo delikatnie sprowadził też trochę rozmowę na ziemię, a propos... Gdzie na ziemi, nawet tutaj nie sprowadził. Tysk, który pan jako napastnik wykręcał. Szczerze powiedziawszy, jako napastnik, nie wiem, nie chcę się mylić, kiedykolwiek w jakiejkolwiek tam drużynie i widzę pan występował, to był pan króla Strzelców? Nie, ja nie byłem napastnikiem, ja po prostu... Ty byłeś bardziej pomocnikiem. Ja byłem takim, tak, skrzydłowym, bo schodziłem na lewo, na prawo, ale z lepszymi przeciwnikami musiałem sam strzelać. No. Dziękuję bardzo, telefon. Ale na poprawę humoru muszę ci powiedzieć, że Lewandowski może jeszcze strzelić 1000 goli, ale takiego gola jak z Atletico jeszcze nie strzelił. Znaczy, no na pewno, znaczy Roberta cenimy za skuteczność, nie, no, tak? Cenimy go za wiele ja rzeczy, kolei... bo to też jest talent. No, nie, tylko ja tak uczciwie teraz mówię. Roberta cenimy za skuteczną, bo te cyfry, co wykręca, są niesamowite. Ja z kolei byłem piłkarzem widowiskowym, tak? który kiwał, który robił akcje, który strzelał piękne bramki. Ciężko to porównać, bo ja nie byłem takim typowym egzekutorem, bo ja byłem inny styl miałem. Tak? I Robert nigdy nie będzie mną, że będzie kiwał po dwóch, trzech, że będzie próbował, może z połowy też będzie strzelał, no bo to nie jest sztuka, jak potrenujesz, ale zupełnie inne. I na pewno tu nie ma dwóch zdań, że nie jest sztuka strzelić z połowy? Robert osiągnął o wiele więcej ode mnie i to w ogóle nie ma dyskusji. Nie jest sztuką strzelić z połówki? Wiesz co, jak potrenujesz i masz tą świadomość, że bramkarz wychodzi, bo wiele meczów, jak się ogląda, to ci bramkarze spacerują na 11, na 12 i często taka odbita piłka powoduje to, że jak zaryzykujesz, to wpadnie tylko. A ile razy ryzykowałeś w karierze? No bardzo często. Ja pamiętam w Szwajcarii w sparingu też strzeliłem z połowy. Pamiętam w Krakowie, jak wszedłem z Górnikiem, też próbowałem z połowy, więc ta świadomość mnie była, bo co jest najważniejsze, żebyś ty zaryzykował, żebyś ty się nie bał nawet spróbować, tak? No bo jeżeli ty się będziesz bał spróbować przelobować, no to nigdy. I to jest w piłce podstawa. Ryzyko. Jak nie zaryzykujesz, no to,
to nie zdobędziesz bramki, no to nie kiwniesz przeciwnika. Jak będziesz grał na alibi, no to też przede wszystkim nie będziesz wygrywał tytułów Polski, mistrza Polski. Bardzo mi się podoba, Marek, to jak w siebie wierzysz, naprawdę. Znaczy, nie, no ja też, wiesz, no, mam świadomość, na jakim byłem piłkarzem, tak. Kontuzja przerwała mi coś, co ewentualnie nie bałem się próbować iść do świetnych klubów, tak, bo jakbym się bał Liverpool, Arsenalu, to bym poszedł do Blackburn, tak. Ja uważam, że Blackburn był wtedy dla mnie za słabym klubem, tak. Bo Blackburn walczył utrzymania, a pamiętam, jak pojechaliśmy do... Znaczy, no Blackburn było dopiero co chwilę wcześniej mistrzem Anglii, tak, no 2-3 lata wcześniej. I później było chyba na 10 czy 11. Okay. I ja pamiętam, jak pojechaliśmy na zgrupowanie do Anglii, byliśmy na jakiś meczu Ligi Angielskiej, drużyny ze środka tabeli, to była antyfutbol, to było tak naprawdę kopanie. Tak? To, no, wszyscy schodzili na tam 1/4 boiska, długa i walka. Ja mówię, my w przerwie jako piłkarze chcieliśmy wyjść, bo się nie dało tego oglądać. I ja miałem to świadomość, że nie mogę iść do takiej drużyny, gdzie będzie kopanina. Dobrze, kolejny telefon, halo. Dobry wieczór. Teraz Michał Uski. Nie pozwolono mi zadać tego pytania, więc drugie pytanie jest trochę do pana Krzysztofa, trochę do pana Marka. Panie Krzysztofie, pisałem do pana w sprawie życzeń, pana Marka. Chciałem się zapytać tutaj, czy jest szansa na antenie, czy jest szansa na nagranie takich życzeń. Na nagranie życzeń? Tak, pisałem do pana dzisiaj. Tych na wesele. Tak? Proszę? Tych na wesele. Tak, dokładnie. Marek przypomniał mi, że po programie, żebym nagrał się, jak składasz życzenia, dobrze? Ja będę parze składał, młodej. Tak? Parze młodej. Tak? Poproszono mnie, żebym to zrobił. Dobrze, bardzo chętnie. Ja nawet kiedyś byłem na weselu jako... Byłeś kiedyś na weselu? Jako gość zaproszony... Jako gościa cię zaprosili na weselu? Daj dokończyć. Jako gość zaproszony dla młodej pary, ale oni o tym nie wiedzieli. To był prezent chyba od żony dla męża, więc wpadłem nagle na wesele. Zacząłem z nim... A co pan robi w sobotę? A co pan robi w sobotę? Może do Szczecina pan się wybierze? Nie wiem, jaki budżet pan ma. Nieograniczony. O, po pandemii? To na weselu jest. To tak. Chyba pan starczy skorzystał. Dokładnie tak. Dobrze, nagramy. Dobrze, dziękujemy bardzo. Nagramy na pewno. Bardzo dziękuję. Z weselem będzie ciężko, bo już mam inne plany, ale nagramy na pewno. Chyba że Stano zapomni. Ty pamiętaj. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Słuchaj, jedno takie pytanie bardziej szczegółowe. Jak pan myśli, panie Marku, czy Sławomir Majak poradziłby sobie w roli dzisiejszego trenera Widzewa, bo przegląd sportowy podaje, że jest jednym z trzech kandydatów do objęcia drużyny? Myślę, że tak, bo myślę, że Sławek w tych drużynach, co prowadził, to pokazał, że sobie radzi, bo już nie pamiętam, w którym sezonie przegonił chyba Widzew w tabeli, jego drużyna. Już nie pamiętam, w którym sezonie, że Widzew nie awansował, bo nie Sławek pamiętam. Właśnie prowadził tą drużynę i nie, myślę, że... Tak niskich lig nie śledzę. No widzisz, co z ciebie za ekspert, menadżer, dziennikarz. Ale myślę, że tak, że to jest takim cichym marzeniem Sławka i z tego, co ja widziałem, te drużyny, które prowadził, to miał dobre wyniki. No jako człowiek też miał smykałkę, tak? Do... potencjalnego bycia trenerem. Wiesz co, nigdy bym nie przypuszczał, że Sławek, nie miał. No, że Sławek pójdzie w trenerkę, ale taki dzik był. Ale nie, ale myślę, że fajnie się odnajduje w tym, bo tam, gdzie widziałem go w tych drużynach, no to miał dobre wyniki. Okay. Nie wiem jak ostatnio, bo nie wiem, gdzie ostatnio. Skoro nie ma pracy, to ostatnio musiał mieć złe. No, tak bywa, to wiesz. Odbieramy kolejny telefon, halo. Mourinho też nie ciągle tak nie wygrywa. Dobry. Jakub z tej strony, z Poznania. Witam. Mam dwa pytania do panów. Jedno pytanie to jest, czyli taka prośba, czy mógłby pan powiedzieć jakąś anegdotkę związaną z trenerem Słodą i z trenerem Wójcikiem? I do pana Krzysztofa Stanowskiego. Czy jeżeli byśmy zlikwidowali podatek dochodowy dla sportowców, w szczególności w piłce nożnej, czy by według pana to podniosło poziom piłki nożnej na polskim podwórku? To ja od razu powiem, że nie mam pojęcia, dlaczego mielibyśmy akurat dla piłkarzy znosić podatek dochodowy, a nie dla innych grup zawodowych. Mało zarabiają, panie. Może podnieśmy podatek dochodowy dla dziennikarzy, to podniosło swój poziom, albo dla kierowców autobusów, to będą uważnie jeździć, bo ostatnio jest z tym problem. Nie, ja myślę, że to nie chodzi o podatek, chodzi o po prostu zarządzanie tym budżetem, tak? To jest sztuka.
A pierwsze pytanie było do mnie. Patrz. Anegdotki. Trenerze w Smudzie. Znaczy z Wójcikiem nie miałem, świętej pamięci trenerem Wójcikiem nie miałem kontaktu, nie trenował mnie, a z trenerem Smudą no, dużo było. No myślę, że taka jedna, nie wiem czy to chodziła, że na odprawie trener chciał powiedzieć rzut rożny, mówi korner. więc nie chciał powiedzieć rzut rożny, kto ma wykonywać, ale nie mógł tego słowa wypowiedzieć w tym się korner. Wykonuje ten i ten, więc. Ale dużo było, myślę, że trener Smuda wtedy był na takim etapie, gdzie przyjechał do Polski, też miał pomysły, chciał ciężko pracować, chciał wprowadzać te wszystkie nowinki. On wtedy wprowadził takie te przesuwanie, podwajanie. Też trafił, myślę, na drużynę świadomą, która chciała ciężko pracować, dlatego tak się nam fajnie współpracowało i udało nam się osiągnąć fajny wynik, ale to był niepodrabialny trener. Mhm. Dziękujemy bardzo. Marek, w następny piątek gościem Hate Parku będzie Andrzej Grajewski. Chciałbyś go o coś zapytać? Nie mam pytań chyba do prezesa Andrzeja Grajewskiego, więc. A są dobre relacje czy napięte? Wiesz co, napięte, bo mieliśmy takie głupie zdarzenie, więc ja myślę, że tutaj, znaczy ja go wspominam jako prezesa, okej, bo wiadomo, ale najcieplej wiadomo trenera, ten prezesa Pawelsa wspominam, bo on chociaż coś płacił, a Grajewski też coś tam robił, ale głównie myślę, że myślał jak tu zarobić na tym biznesie. Później miałem taką sytuację, bo on też zaczął się chyba troszeczkę w menadżerce bawić i taki nieprzyjemny telefon, więc my mieliśmy taką ostrą dyskusję, ale tak teraz myślę, że ani on niepotrzebnie mówił takie słowa, ani ja tak skontrowałem niepotrzebnie, bo jednak gdzieś tam coś przeżyliśmy o parę lat starszy ode mnie, ale jestem też taki, czyli że... robimy program Wybacz Mi, przychodzisz następny piątek. Nie, no bez przesady, to przecież jesteśmy, wiesz, facetami, nie będziemy się tam pieścić, ale też jestem takim człowiekiem, że wiesz, że jak ktoś mnie tam sprowokuje, to potrafię oddać, tak, ale też jestem później taki, że jak emocje opadną i masz świadomość, że kłócisz się o bzdety, to nie ma sensu i wolę wspominać te sympatyczne chwile, no nie? Mhm. Dobrze. Ale jest to specyficzny człowiek. To prawda, oryginał. I oryginał, ale mówię, ja szybko zapominam, wybaczam i szkoda życia, żebyś się szarpał, bo tak naprawdę, no tak jak widzisz, są większe w życiu problemy te. Mhm. Odbieram telefon. Dzień dobry, dobry wieczór. Halo, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wojtek Skolnic z tej strony. No jak oni ze spadły? Żona na mnie dziwnie patrzy z okna domu, bo podjechałem w tej chwili, wróciłem do domu z meczu z Bytowa, pomiędzy Bytowią a Rysowią i nie wiem, z kim rozmawiam przez telefon w samochodzie. Ale to tak na marginesie. Panowie, chciałbym z panem Markiem, może zanim zadam jedno pytanie, podzielić się też taką historią z mojego dzieciństwa, bo jako, zdaje się, 9-letni chłopak dostałem od mamy w prezencie koszulkę reprezentacji Polski z numerem 6, z nazwiskiem Dzidko. I mam tę koszulkę do dzisiaj, z tym, że jest ona bardzo poharatana, bo zdarzyło się tak, że mnie samochód potrącił, jeszcze jak byłem dzieciakiem, w tej koszulce. Ale koszulka tak ochroniła. Mam ją na pamiątkę i dlatego miło wspominam Marka Ciskę. I koszulka chyba ochroniła w takim razie. Relikwia. No, relikwia, tak. Zawsze no, dobrze grałem ciałem. Jak wrócę do domu, to chyba wrzucę zdjęcie na Twittera. O, jest bardzo cała poharatana. Z tyłu są takie małe nacięcia od pękniętej szyby samochodu, ale tam się skończyło na złamanej ręce, więc a kierowca nie ma, przeżył? Nie ma z tą historią jakichś specjalnych złych wspomnień. Przeżył kierowca? Ale pytanko, jako że jestem z Chojnic, to jest też zawodnik z Chojnic, wychowanek chojniczanki, jej najlepszy strzelec w historii, Andrzej Borowski, z którym graliście razem, krótko po krótko, ale to był ten okres, kiedy był pan w Widzewie razem z nim. I chcę zapytać, czy nazwisko Andrzeja Borowskiego pan, panie Marku, pamięta? Chyba nie przypominam sobie.
To smutne ja bardzo dla Andrzeja Borowskiego, lepiej sobie przypomnę. Chyba Brawo Sport, bo takie gazety się za dzieciaka kupowało. Ja ci zaraz pokażę jego zdjęcie. A też taki grubszy. Właśnie jego zmieniał. Ale to tak dosłownie chyba chwilę byliśmy. No dosłownie chwilę, to tak musiało być. No, był tam bardzo sympatyczny, pocieszny zawodnik. To by się zgadzało wszystko, tak? No, tak, bardzo sympatyczny Andrzej. Jakieś tam nie miałyśmy zbudowanej do dużej relacji, ale rzeczywiście te zdjęcie... 15 meczów zagrał w Widzewie Łódź w sezonie 98-99. No tak, a w Chojniczance rozegrał tych meczów setki i strzelił tylko dokładnie 499 bramek. No dobrze, nie będziemy o Andrzeju Borowskim mimo wszystko rozmawiać dzisiaj zbyt długo. Jak jest dobry, jak jest dobry. Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. Chojniczanka spadła, tak? Mimo wszystko. Spadła. Dlaczego mimo wszystko? Po prostu spadła. Nie no, miała być budowana tam na awans przecież. Trener Smułka nie ma dobrych momentów ostatnio w karierze. No, chyba lepiej wychodzi budowanie bloków. Tak. Z tego co wiem. A mieszkałeś w jakimś, że wiesz, że lepiej? Nie, wiem, że buduję. Wiem, że buduję, a i chwalisz, stoją do tej pory. Może chwalisz na wyrost, wiesz. A to fajnie, że trzeba sprawdzić. No właśnie. Ale dobry trener. I to jest parodia tej piłki, że po prostu jest to dobry trener, się wydaje, że chce grać w piłkę, a jednak ale ja wam powiem, ta pierwsza liga jest trudna, jeśli chodzi o granie. Chcesz ładnie grać w piłkę, to często to trzeba wypośrodkować, tak? No bo to ja pamiętam, jak właśnie grałem z Polonią Warszawa, to wtedy była druga liga, no załóżmy drugi poziom i rzeczywiście się ciężko gra, bo ty chcesz grać piłkę, atakujesz, można powiedzieć 80%, przeciwnik wyprowadza kontrę, strzelasz szuba w okienko i się broni znowu i przegrywasz jej 1-0, więc to jest naprawdę specyficzna liga. Nikt wam nie bronił strzelić wcześniej z szuba w okienko. Oczywiście, ale tak jak mówię, no gdzieś tam ten słabszy przeciwnik teoretycznie cofa się, broni się i mu wszystko wychodzi. Dobra, odbieramy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam, słyszymy się? Tak, oczywiście. Witam, chciałbym pozdrowić gościa, bardzo sympatyczny człowiek. To? Natomiast jakby tutaj nie mam pytania bezpośrednio do gościa, tylko do ciebie, Krzysztofie. Tak, słucham. Ładujcie ten. Chciałbym zapytać, jak tutaj widzisz kanał sportowy, mianowicie chodzi mi o założenia, jakie mieliście zanim kanał sportowy powstał, a jak to się ma do rzeczywistości? Czy jesteś zadowolony z tego projektu? Płacą na czas, się nie przejmuj. Słuchaj, mówiąc krótko, jest znacznie lepiej niż zakładałem, zupełnie szerzej to mówię, jest znacznie lepiej niż zakładałem. Widziałeś, jak on ma chałupę? Ale już umiałem przed kanałem sportowym. No. Spokojnie, nic ale się teraz tam płaciłeś nowego, dopiero. Tam się nic nowego nie pojawiło. Ostatnio raty wczoraj zapłacił. Jest znacznie lepiej niż zakładałem, gdy ten pomysł padał, powiedzmy w październiku czy listopadzie, nie pamiętam, zeszłego roku, i znacznie lepiej niż zakładałem, jak ruszaliśmy ostatniego dnia lutego. Pod każdym względem wydaje się, że nasze wszystkie założenia zostały spełnione, więc nie bój się, nie zwijamy się. Ja się nie boję, aczkolwiek jakby tutaj dziwnie sam fakt, może nie tyle dziwi, co zaskakuje, że sympatię widzów zaskarbują sobie Adam Kotleczka, Wojciech Piela, Paczul. Zaraz będą zwolnieni, się nie przejmuj. Zaraz będą zwolnieni, już ci podziękują, a tak mieli dobrą robotę. Wiesz, że gwiazda musi tylko jedna. I Marek, tak właśnie było z tobą w drużynie. Ty musiałeś błyszczeć, a wszyscy nie mieli pod górkę. Co zrobisz? No? Ale szło. Słuchaj, to nie jest konkurs na sympatię. Każdy ma swoją robotę do wykonania i każdy swoją robotę wykonuje, więc... Jasne. Nic dzięki, pozdrawiam. Dzięki. Na razie, trzymaj się. Pozdrawiam, trzymaj się. Prosiłbym jednak o to, jak chcecie, to możecie mnie o coś pytać, ale przede wszystkim z nami Marek Citko, słynny przemytnik na granicy polsko-niemieckiej. No, ale teraz dałeś. A potem nawet piłkarz. A przy okazji piłkarz. A przy okazji nawet przez moment, no dojdźcie do tego w końcu. Co jest? Niemal co jest? Właściciel klubu piłkarskiego w polskiej ekstraklasie. To powiedziałeś, niemal. Niemal. Więc mam nadzieję, że w końcu przez ten temat też klub, czy przejdziemy. Nie? Klub? A chcesz kupić? Nie, no tylko pytam. Nie. Bo chociaż, bo może w końcu mi się uda. No mogę dać ci jakieś 20 zł. Mogę dać ci jakieś udziały. Za 20 zł, to wiesz co? Tak? Możesz sobie piwko na meczu wziąć. 22 219 50 31, nasz numer telefonu. Czekaj, ale ty taką szyderę zgrywasz, a ty nie awansowałeś chyba teraz. Nie awansowałem. Tak, to jest, jak dziennikarze się za kluby biorą. Powiem ci szczerze,
krytykować łatwo prezesów, działaczy. Powiem ci szczerze, dyrektorów. Poszło mi mniej więcej tak jak tobie w Polonii Warszawa, w Irden Sport, w Krakowi, w Hapoelu Warszawa i w Dysko Boli. W Dysko Boli 3 mecze, 0 goli. Tam to legendy napisałeś. Dobra. Mamy bo tam wiesz, nie chciałem w tych meczach grać za bardzo. No dobrze. Mamy kolejny. Mój przeciwnik uciekał. Mamy kolejny. Jak szedłeś z piłku. Znakomita praca trenera Białka. Mówili, że tu jest woda u ciebie. Odbieram telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Szymon z Rybnika. Ja bym chciał jedną rzecz sprostować odnośnie tego, co pan Krzysztof przeczytał na początku programu odnośnie paczek dla pana Jakuba Marysińskiego. To nie chodziło o paczki papierosów, po prostu takie zwykłe paczki, jakie się posyłają w więzieniu przede wszystkim. Mam dla pana Marka dwa pytania. Pierwsze pytanie jest o trenera Andrzeja Zamińskiego. Otóż powiedział pan w wywiadzie, że pan Andrzej Zamiński sprowadził pana kiedyś na ziemię. I chciałbym się dowiedzieć, jakie to były słowa, które powiedział. A drugie pytanie odnośnie stanu mundialu sprzed 2 lat. Co mógłby reklamować Luka Modrić? Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Pozdrawiam. W tamtym programie cię nie było, to nie do ciebie pytanie. To tak, jeśli chodzi o trenera Zamińskiego, to rzeczywiście ja przyjechałem na konsultacje, na reprezentację, no i pokazywałem, co umiem. Dryblowałem, starałem się tam wszystkich prawie obkiwać. No wiadomo, też podawałem i pamiętam, wydawało mi się, że dobrze mi poszło, tak? I trener Zamiński, a w przerwie mówi, a ty to tak samo możesz kiwać między trzepakiem a śmietnikiem. Tu tak się nie gra. Ja pamiętam wtedy te głowy w dół, mówię, no to się pokazałem, więc takie było sprowadzenie, ale to po 2 dniach mi przeszło i dalej kiwałem. A jeśli chodzi o Lukę Modricza, to Andrzej Iwan tam błysnął, tak? Nie wiem, czy pamiętasz. Nie pamiętasz. Co może reklamować? Udzielił najbardziej absurdalnej odpowiedzi, jaką można było sobie wyobrazić. Na jakie pytanie? Co mógłby reklamować Luka Modricz w reklamie telewizyjnej? Na to Andrzej, który chyba nie był w szczytowej formie, powiedział, że małe jastrzębie z zoo. I po prostu totalnie nas zabił tak absurdalną odpowiedzią, że od tamtej pory miał ksywę jastrząb. Ale to jest nie do powtórzenia, no. To musi się jakaś faza w głowie po prostu włączyć. A czasami tak przychodzi, czasami taka szyderka przychodzi, nie wiadomo skąd. No. Tak jest. 22 219 50 31. Poprosiłbym jakieś pytanie o biznesmena takiego, który w Krakowie klub kupił, a Marek z nim jeździł samochodem ładnym wtedy. W Krakowie? Stanu, no kurwa. W Krakowie. W Krakowie powiedziałeś, proszę cofnąć taśmę. W Krakowie, słuchaj uważnie. Ale ludzie nie chcą o tym rozmawiać. Ty, no to zaraz sprawdzimy, czy nie chcą. Dzień dobry, dobry wieczór. Chcesz. O czym pan chce rozmawiać? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem zapytać, czy pan Marek jest jakąś rodziną do Mateusza Borka? Bo tutaj na czacie widzę, że podobieństwo, że tutaj niby brzydsza wersja pana Mateusza Borka. Posłuchaj, siedzisz tam sobie na kanapie, 4 kumpli cię klepie i tym nie. I takiego pytania byś nie zadał. I takiego pytania byś nie zadał. Jeszcze jak mi powiesz o Japonii jakieś hasło, to dobra, rodzina panu. Rodzina nie. Myślę, że chociaż jakby poszukać, to dobra. Chociaż nie, ja inne kierunki, wiesz, Słucham? Czy mogę anegdotkę opowiedzieć? No, boję się tej anegdotki, ale no spróbujmy. No, przypomniała mi się taka anegdotka z przedostatniego Hate Parku. Mhm. Tuż przed pierwszym telefonem szatni hejterów. Roman ze Złotoryi wyszedł do ubikacji na 15 minut. Tam kogoś spotkał w korytarzu i pozostał pożar z szatnią. No i później chłopaki opowiadają, że dzwoni kto? No Janusz z Sydney. I rozpisał ten kanał sportowy i mówi: panowie, kanał sportowy mówi, co ja wam powiem. Najlepsi dziennikarze sportowi, nagrody w plebiscytach. Smokowski, 20 lat doświadczenia w kanale Plus. Graf Padla z Kłebo. Francuski perfekt. Nawet nie dzwońcie, bo zrepostuje po francusku, będzie revoir, mówi. Na prawym krześle Borek. No co ja wam będę mówił? To jest, panowie, to jest chłopak z Dębicy, który coś tam osiągnął, coś tam wygrał, zafascynowany zabawą, bo jego ojciec jest dyrektorem teatru.
To jest gościu elokwencja. Nawet nie pytujcie do niego, bo namierzy IP. Mówi, środkowe krzesło. Tam wtedy był Pol. Pol, oczywiście Pol prowadzący, Pol Skała. Gość przyjmie wszystko na klatę i nawet nie mrugnie, mówi. Lewe krzesło. Ja to już nie, już, to już ten, już za długa ta anegdota. No dobra, to nie, dobra, rzeczy, żartuję, tam, dawaj, no to ja chciałeś Mereśnickiego, Tomasz. No dobra, to ten Janusz Sydney tam, wiecie, wyjaśnił, mówi, że ci najlepsi, ci dziennikarze, nie? I nagle wiecie, chodzi Roman ze złotery i mówi, panowie, kanał sportowy, to jest przeszłość. Smoku, przecież on już 2 lata nie gra w padle i robi jakieś top 10 na kiju. Pol, no niby jest pozytywny, ale raz rzucisz czy drugi ponczusia, to zaraz będzie gadał o cyskach i zrobił z niego sekcistę. Kotleszka, no Kotleszka jest dobry, to wiecie, trzeba na niego uważać, bo wyciągnie zaraz jakiś skład. Jeszcze Kurwecka, tam z drugiej ligi słoweńskiej, wiecie. I tak było właśnie, no. Stanął. Dobra, słuchaj. To jest mój człowiek. Zajebista anegdota. Naprawdę, jak tylko wrócę do domu, to sobie odtworzę jeszcze raz, ją przesłucham i będę... Ja przepraszam, bo tu z nerwów i z tego wszystkiego ona trochę tam trwała, ale mogę podesłać. Nie, tam, dobrze. Podsyłaj. Ja będę sobie w zapętleniu tego słuchał jeszcze dzisiaj. Dobrze na pewno ci poszło, ci powiem. Dziękujemy nie bardzo. Nie ma się denerwować. Dziękujemy, pozdrawiamy. 22 219 5031. Czy ktoś chce zadzwonić w sprawie Jakuba Mereśnickiego do nas? Bo takie na czacie widzę różne pytania dotyczące tego, ale jakoś nikt nie dzwoni dziwnym. Na czacie chcą? Zaprosił tu na lunch, to ci wszystko powiem, a ty tak trochę... Ty już mi wszystko mówiłeś, ale teraz chciałbym, żeby inni usłyszeli. Ale w każdym razie zajebista anegdota. Jak macie jeszcze jakieś anegdoty, to dzwońcie koniecznie. Posłuchamy sobie. Dobra, 22 219 5031. Aktualnie na czacie są same tylko śmiechy i tak dalej, więc żadne pytanie nie wpada, ale coś sobie wcześniej wypisałem. Ale dobra, jest telefon. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tutaj ja, Jarek z Podkarpacia. Ja jestem kibicem Legii Warszawa, ale mam niewątpliwą tam słabość do Marka Cicki. Nie wiem dlaczego, ale do dzisiaj gram z numerem 6 w takich ligach okręgowych. Bo jesteś porządny człowiek, dlatego. Mam takie pytanie. Z Podkarpacia, bo teraz na czasie. Mam takie pytanie do ciebie, bo na przełomie wieków był tak zwany łódzki zaciąg do Legii Warszawa. I oprócz ciebie przyszło kilku zawodników. Z tego co wiem i pamiętam, wiem, że jako tako grałeś w tej Legii, ale no reszta, no wiadomo, różne problemy miała. I chciałem zapytać, czy, bo tak dało się odczuć, przynajmniej w prasie, że kibice Legii no, nie byli z tego powodu zbyt zadowoleni. I jak to było właśnie tak w rzeczywistości? Czy ci kibice was zaakceptowali? Jakie były takie relacje? Znaczy ja mogę mówić o sobie. Na pewno to był tak. Tomek Łapiński, Rafał Siadaczka i Paweł Wojtala. Paweł Wojtala, tak. Więc tak. Akurat na pewno kibice oczekiwali od nas więcej. A Tomek Łapiński zerwał Achillesa po pierwszym sparingu. Dokładnie. Tak, Paweł Wojtala zerwał chyba krzyżowe tam po 3 miesiącach. Dokładnie. A Rafał Siadaczka miał cukrzycę. Dokładnie. Ja miałem drobniejszą kontuzję, więc ja z nich grałem najwięcej, ale wtedy to tak naprawdę no kibice mieli żal, że tak naprawdę no ściągnęli nas, a gramy mało, ale my jakoś nie odczuwaliśmy, przynajmniej ja nie wiem jak inni zawodnicy, przynajmniej ja nie odczuwałem jakiejś wrogości, ale na pewno wtedy trenera Smudę tylko mogły uratować wyniki i te wyniki w pierwszej rundzie jesiennej były, a tak naprawdę czekano na pierwszą porażkę i ta nastąpiła chyba w pierwszym spotkaniu. To długo nie czekano. Pucharowym. No, pierwsze 4-0 w Lubinie? Dokładnie i wtedy zmiana trenera, więc nie było dobrej atmosfery, tak? Ogólnie nie było dobrej atmosfery, jeśli chodzi o trenera Smudę w klubie i tym bardziej 3 zawodników, którzy mieli pomóc, mieli kontuzję, więc, ale jakoś osobiście nie odczuliśmy jakiejś wrogości. Ja też później z Tomkiem w rezerwach i z Rafałem graliśmy dosyć sporo w rezerwach Legii, jak był trener Okuka. Mhm. Okay. A do Krzyśka mogę jeszcze jedno pytanie? No pewnie, tylko takie porządne, wiesz. Porządne? Nie, bo chyba byłeś ostatnio na Podkarpacie, tak? W Arłomowie. Tak jest. No. No jak tam się podobało? Fajnie?
Bardzo fajnie. Uważam, że to jest jeden z najlepszych hoteli, w jakich byłem, a w wielu byłem w hotelach. A zapytaj, no zapytaj co tam robi. Na Podkarpacie nie jeździ, czy coś. Tak, zapytaj, co tam robi. Także. Chcesz poprowadzić na program? Polecasz, tak? Polecam, jak najbardziej. Okej, okay, no to dziękuję. Dziękuję. Miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dobrze, a powiedz mi, Jarek Niezgoda, to jest ciągle współpracujecie, czy tak, już? Tak, tak. Jak tam w Stanach? Bo strzelił bramkę ostatnio. Strzelił bramkę, wiadomo, że konkurent akurat strzela. A byłeś przekonany od początku tego kierunku? To nie jest trochę zamknięcie się na Europę? Znaczy w tym trudnym momencie, gdzie tak naprawdę w zimę, żeby zmieniać klub w Europie, to jest zawsze ryzyko, ale też tu chodziło o kwotę, tak, że trzeba było znaleźć klub, który wyłoży około 5 milionów euro i w Europie takich kwot nikt nie chciał dać. Dlaczego? Bo Jarek tak naprawdę 8 miesięcy nie grał i tylko te 4 ostatnie miesiące grał i każdy pytał dlaczego, a czy znowu nie złapie kontuzję, więc ale na pewno pokazał w tym spotkaniu, gdzie dostał szansę, strzelił bramkę i zobaczymy jak będzie. Ale mam mu klub w Europie. Tak? No, który jest w stanie też zapłacić podobne pieniądze, więc zobaczymy. No dobrze, zobaczymy. Kto się do nas zadzwonił? Halo? Halo, halo, witam. Cześć, powie Karol Sejton z Bełgosoku. Cześć. O, Podlasie w końcu, kurczę. W końcu swoi ludzie, nie? Tak jest. Dawaj, no jakieś pytanie panie fajne. Marku, panie Marku, mam do pana takie pytanko. Czy pana rodzice mieli kiedyś działkę na przykład przy lotnisku? To jest prawda czy nieprawda? Mają działkę cały czas. Mają nadal. Ale taką działkę, mówimy o takiej działce. Takie agroturystyczną. Takie. Ogródek, można powiedzieć. Ogródek, tak, działkowy. Ogródek bardziej można powiedzieć. No i właśnie, panie Marku, bo kiedyś, jak byłem małym bąkiem, tak? To mój dziadek właśnie w momencie, kiedy pan tą bramkę tam strzelił, tylko tak? To mówi. A mówi, a to mojego sąsiada syn, mówi, dziwko od nas tego stopu. I zawsze mi to powtarzał, to były tam może pierwsze moje styczności z piłką, jakieś tam oglądania, tak, można powiedzieć, bo wtedy byłem tam dzieciakiem. I zawsze tak właśnie chciałem to zweryfikować, czy ten dziadek mój świętej pamięci mi wkręcał, tak? No dobrze, no po to jest dziadek. Nie wkręcał jednak. Nie, myślałem, że wkręcał. Dziadek. Nie, mówił prawdę. Czyli jednak nie kłamał, no nie, to jest takie jednak. Dziadek by kłamał, mówił no prawdę. Proszę cię, który dziadek kłamie, no. Nie, ale po prostu wiadomo, no, ja chciałem to zweryfikować po prostu. No, po tylu latach tak się udało, no. Bo mówił mi właśnie, że no, sąsiada z tym w Jagiellonii i teraz żeby Stanu nie wymyślił tego kanału, no to byś się nie dowiedział. Wiesz, ja dobrych oczyków robię? No, właśnie mówię, przy okazji można było to zweryfikować do końca, no. Dziadek niestety świetnie pamięci, ale... Ale to można powiedzieć, potwierdzam na pewno. Emocje, nie? No tak. Ale fajnie było, można powiedzieć, wrócić do tych tematów, więc. No, na pewno. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No, pozdrawiamy. Trzymajcie się, panowie, hej. Marek, umiesz zaciągać tak po białostocku? No czasami tak. Ale powiedz mi, musiałeś się tego oduczyć, jak poszedłeś do Łodzi? Wiesz co, oduczyć? Nie, chyba. Sam się przestawiasz, przede wszystkim przybywasz w innym towarzystwie i na początku jak ktoś tam łapiesz, to jest ciężko, czekaj, tu jest ten, masz lód jaki, no dawaj, no co, idziemy tam, no chodź, stan, no dzwoń, z Krakowa, no dzwoń. Z Krakowa, czekamy na telefon z Krakowa w wiadomej sprawie, 22 219 5031, 23.18, a my się jeszcze nie dodzwoniliśmy, mamy kolejny telefon. Ale jak zablokowałeś wszystkie... Spokojnie. Będą fajerwerki na koniec, zobaczysz. Pójdzie ci w pięty jeszcze, jak to tak? Mówią. No. Kto się do nas zadzwonił? Dobrze płacisz, to trzeba brać na klatę. Witamy. A tutaj Kamil z Chicago. Ja mam takie pytanie do pana Marka. Panie Marku, jak pan Jakub Marysiński przejmował Wisłę Kraków, to pan nie wiedział, kim jest ten człowiek, że pan tak po prostu go tam wspierał w tych działaniach? Patrz, z Krakowa zablokował połączenia z Chicago. Zadzwonili. I drugie pytanie, czy tam jak pan Józef Wojciechowski był właścicielem Polonii, to czy tam właśnie były takie opinie, że się dużo ludzi, miał dużo doradców takich
no, którzy mu wiadomo doradzali, wpychali mu tam różnych piłkarzy jakichś świetnych i pan też tam chyba brał w tym udział. To już odpowiadam. No, na pewno prezes Wojciechowski miał bardzo dużo doradców i w pewnym momencie moja rola skupiła się do tego, żeby pilnować, żeby nie przychodzili tak naprawdę słabi piłkarze. Ja dam taki przykład z Todorowskim, który miał przyjechać na testy, miał kosztować 400 tysięcy euro ewentualnie, a ja zobaczyłem, że tak naprawdę za pół roku kończy się kontrakt i zapytałem, tak, czy zaryzykujemy, bo tak naprawdę widzieliśmy go tylko na płycie, jak grał i prezes mówi, OK, to jedź, podpisz. I tak naprawdę pojechałem, podpisałem i za pół roku przyszedł za darmo. Tak? Więc takich przypadków było dużo, miał bardzo dużo doradców i tak naprawdę skupili. Ja moja praca później była na tym, żeby tylko pilnować, żeby nie dać się nabrać na drogi piłkarzy, więc byłem tym zmęczony i po dwóch, trzech miesiącach poprosiłem, że chcę odejść, bo tak naprawdę inną rolę miałem mieć. A drugiego pytania nie pamiętam. No właśnie, super, dobrze. Dziękuję bardzo. Nie wykpi się tak, no przecież, no to nie jest ten program. Nie jesteśmy. Stanu nie odpuści. Nie jesteśmy bardziej, dzisiaj, że Moniki Olenik, żeśmy jeszcze się przelew nie poszedł, więc mam podpisałem, że na każdy pytanie muszę odpowiedzieć. Znaczy ja mówiłem, no ja nie uciekam od odpowiedzialności. Też zostałem oszukany, też gdzieś tam byłem ofiarą, ale rzeczywiście ja powinienem mieć oczy najbardziej szeroko otwarte, tak? I biję się w pierś, nie uciekam od tego, że po prostu to był mój błąd. Moja osoba spowodowała to, że ludzie też mu zaufali i wszystko, tak? A możesz powiedzieć, jak się poznaliście, jak do tego doszło, że, no bo jak mówisz, że cię oszukał, no to w jaki sposób cię oszukał? Znaczy tak naprawdę to ja szukałem inwestora do Korony Kielce, a Marysińskiego spotykałem na meczach reprezentacji w loży, siedział na VIP-ach i tak naprawdę no, z tego środowiska znał bardzo dużo osób, gdzie teraz wszyscy wiadomo chowają się i mówią, że go nie znali, więc się troszeczkę uwiarygodnił w tym towarzystwie. No i tak naprawdę przypadkowo spotkaliśmy się chyba w Mariocie i on mnie zapytał, że słyszał, że szukam inwestora do Korony Kielce. Ja powiedziałem, że tak, że trzeba mieć taki i taki kapitał. On powiedział, że jest w stanie to zorganizować. W Koronie nie wyszło i później dostałem chyba po trzech czy czterech tygodniach telefon od niego, że jest temat Wiśle Kraków, że on kiedyś był u prezesa Cupiała, zna się z córką Cupiała, więc ja powiedziałem, że to jest nierealne, bo tam trzeba tak naprawdę mieć miliony, ale on był uparty i powiedział, że dogada się, tak? No i tak mnie wciągnął w tu Wisłę Kraków, więc tak to się odbyło, że udało mi się rzeczywiście dogadać, kupić tą Wisłę, ale później jak z mediów wychodziło, że po prostu no to nie jest uczciwy człowiek, więc pierwsze co postanowiłem, to po prostu no uciekać jak najszybciej, żeby tego parasola nie miał ochronnego i miałem nadzieję, że klub właśnie trafi w dobre ręce dla kibiców, ale jak widzieliśmy, to też nie były dobre ręce, ale na szczęście Wisła się uratowała i dzisiaj chyba jest w dobrych rękach, więc mówię, no ja też gdzieś tam zostałem oszukany w mój błąd, że po prostu nie sprawdziłem go dokładnie. Też gdzieś tam jakieś, można powiedzieć, miałem klapki na oczach, że gdzieś tam te marzenie się spełniało, że będę gdzieś tam miał wpływ na klub, na zarządzanie transferami i tyle ja. Chować się nie będę, bo tak jak mówię, no popełniłem błąd, ale myślę, na szczęście aż tak wielkiej krzywdy nikomu się nie stało. A paradoksalnie, jak widzicie, do Korony przyszli niemieccy inwestorzy, gdzie się wydawało, że będzie super, że drużyna będzie grała w pucharach, a tak naprawdę dzisiaj jest w długach i w pierwszej lidze. Marek, wiemy dobrze, że mówimy o zawodowym oszusie, który oszukał no, pewnie setki, na początku pewnie tak setki osób, tak, ale w ogóle przez całe swoje życie pewnie setki osób i nie jest niczym chwalebnym dać się oszukać, ale też no, jednak trzeba odróżnić ofiarę od sprawcy mimo wszystko w całym tym zamieszaniu. Natomiast chciałem cię zapytać, bo
słyszymy różne historyjki o tym człowieku. Niektóre są niewiarygodne, jak testowanie rzekomo przed zakupem wielkiego jachtu gdzieś w Dubaju, gdzie pływał nim 3 dni, a po 3 dniach powiedział, że ma za słaby silnik i jednak nie będzie go brał, a co się wybawił, tak było, to tak jego. Masz jeszcze w zanadrzu tego typu historię? Jaka jest najdziwniejsza historia, jaka cię przy okazji tej znajomości ci się zdarzyła? Wiesz co, no może taką jedną, jak w Krakowie siedzieliśmy gdzieś w restauracji i nagle wpadła dziewczyna, która uderzyła go i powiedziała: ty oszuście, czy ty złodzieje, już nie pamiętam, tak? A jak to go uderzyła? No, z liścia, tak? I on taki wystraszony i ja też nie wiem, o co chodzi. Mówię: a nie, to wiesz, to taka koleżanka mojej byłej dziewczyny. I ja mówię: ale ona powiedziała: oszuście, czy złodzieje. Tak? No więc gdzieś tam w takie momenty zaczynały mi troszeczkę otwierać oczy i później te artykuły, więc uświadomiłem sobie, że no wpadłem w niezłe maliny i wtedy trzeba było no myśleć, jak z tego wyjść, żeby po prostu no klub na tym jak na mnie stracił. Tak. Jego motto pamiętamy: życie jest jak rower, kto nie kręci, ten nie jedzie. No tak, to więc... po prostu jak tak teraz patrzę, no to rzeczywiście... Znaczy, dziwne jest to, że po prostu, że ciągle oszukuje i chyba ciągle jest na wolności. Tak. Mieliśmy takie zdarzenie. Jeden z naszych do niedawna pracowników tutaj w redakcji pracował wcześniej w salonie rowerowym. No i wszedł pewnego dnia właśnie pan Jakub, wybrał 3 rowery za bodajże tam 50 tysięcy złotych. Próbował dostać leasing na 3 spółki, się nie udało, na 4 dostał, wziął rowery, zniknął. Oczywiście potem dzwonienie, gdzie pieniądze. Tak? No on pojawia się, bo ja pozdrawiam przy okazji szefa serwisu Porsche i Audi, Marcina, który zna tą sytuację i on często przychodzi do Porsche, ogląda auta, wybiera, więc po prostu dla mnie to jest... No, jest to zawodowy oszust rzeczywiście i jest odporny psychicznie po prostu na... A dużo cię to kosztowało potem, bo znaczy, oberwałeś, reputacyjnie przede oberwałeś. Przede wszystkim, wiesz, straciłem czas, trochę pieniędzy, reputację no na pewno też, tak, ale tak jak mówię, no tutaj aż wielu nie było poszkodowanych i to było najważniejsze dla mnie, że udało się. A to jego wejście do Wisły, jak wspominasz? Pierwsze te dni, bo zdążył być tym właścicielem Wisły przez tydzień czy 2. No tak, ale to już były tak naprawdę próby szybkiego wytransferowania zawodników i zgarnięcia pieniędzy, więc te oczy mi się otwierały, tak. Paradoksalnie ci ludzie, można powiedzieć, starej Wisły chcieli go schować do szafy i prowadzić z nim klub, gdzie ja powiedziałem, że słuchajcie, no bez żartów mówię, przecież jak schować do szafy i będziemy sami klub prowadzić, tak? Mhm. Więc tych sytuacji było bardzo dużo, no i tak jak wiesz, no zgłosiłem się do ciebie, żeby otworzyć, znaczy wycofać się z tego, żeby on już tego parasola nie miał, no udało się kibicom przejąć od niego tę akcję, ale tak jak wiemy, kibice też się nie popisali. Tak. Mhm. Dobrze, teraz dosłownie minutka przerwy i wracamy z kolejnymi telefonami. I blokujemy linię do Chicago. Dziękujemy. Zaraz wracamy. Wie pan, ja nie chcę sobie słuchać i czytać komentarzy, że dzwonię z jakiegoś szpitala psychiatrycznego albo że ktoś dostaje na mnie pieniądze z PFRON-u. Wie pan, to jest takie żenujące. Kurna, przepraszam, ale ja normalnie się posmarkałem, nie? Sorry, wiesz. Tego, bo pani Krzysztof... Ale Filip, ja się z tobą zgadzam. Drodzy użytkownicy czatu, to jest teraz do was. Zastanówcie się, co piszecie. Tak jest, zgadzam się. Filip dzwoni do nas regularnie, zadaje ciekawe pytania, zawsze jest przygotowany, zawsze wie, o co chce zapytać konkretnego gościa. Filip. Nie mówi: chciałem pozdrowić tam Suwałk, dzwonię i ogólnie piona. Tylko zawsze ma pod konkretnego gościa pytania, a wy się czepiacie nie wiadomo z jakiego powodu. Ale to Filipa się czepia? Filipa się czepia. Filip, ja ci kolegi. Filip, wiesz, co ci powiem? Słyszysz mnie? Tak, słyszę pana. Pierdol to, bądź sobą. Tak jest. Filip, ty jeszcze w koronie zagrasz. Jak masz silną psychę. Chciałem powiedzieć, że nie mam
nie chodzę do gimnazjum i nie mam i nie muszę chodzić spać o tej godzinie. Nie przejmuj się tym kompletnie, chłopie, nie czytaj tego, nie przejmuj się tym. Filip, od ciebie będziemy akurat odbierać. No i tak to właśnie było w poprzednim Hyde Parku z Maciejem Bartoszkiem. Kto nie widział, ten może sobie go ciągle odtworzyć. Filip, dzisiaj jeszcze nie zadzwoniłeś, czekamy na ciebie jak zawsze, na twoje pytania. Marek, znasz Filipa Skutna? Nie, nie, jeszcze nie, nie znasz. Chciałbym go poznać. Ale na pewno jakby zadzwonił, chociaż to by powiedział, że w Kutnie na przykład jest ktoś znany z Kutna, kto cię zna, bo zawsze tak próbuje znaleźć jakieś takie powiązania. Ale sobie przy okazji, a propos tego pytania o działkę w Białymstoku, że ktoś chciał zweryfikować, czy na pewno to nie był kit, no to jest podobne pytanie. Krzysztof, zapytaj Marka, czy miał i ma mieszkanie na Odkrytej 11 w Warszawie. Administrator tego budynku zawsze powtarzał nowym lokatorom, że w tym bloku mieszkał Marek Citko. Miałem rzeczywiście. Miałeś. Miałem, tak. Czyli administrator budynku nie zmyślał. Jeśli ktoś mieszka na Odkrytej 11, to mieszka właśnie tam, gdzie mieszkał. Miałem kiedyś dwa mieszkania na Odkrytej, tak. Marek Citko. Dwa, to się powodziło. No wiesz, się oszczędzało. I później z dwóch zamieniłem jedno w centrum Warszawy. Tam koło ciebie wiesz, no Mokotowie. Rozumiem, dobrze. Halo? Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Rafał Stemży. Dwa pytania do pana Marka. Czy przejął pan przelew inwestora Vany Life? Oraz pytanie właśnie o miejscowość Chemże. Czy podoba się panu miasto i czy ma pan jakieś fajne wspomnienie, anegdoty z tego miasta? Dostana Chemża to miejscowość, w której grał Wojtas ten odcinek. Ja wiem, oczywiście, że byłem tam nawet na meczu kiedyś, ale powtórz to pierwsze to pytanie, bo nie zrozumieliśmy. Stano wysyła po programie. Bo pan Marek tak często mówi o tych przelewach, to ja się chciałem spytać, czy przejął pan przelew od tego inwestora Wisły Kraków, Vany Life, no coś tam. O Vany Lee. Vany Lee. Znaczy, słuchajcie, ja dostałem. Ja myślę, że to chyba Marysiński przejął i później chodził po Porsche auta szukać. A co do drugiego pytania? Chemża? Tak, dokładnie. No wiadomo, ja grałem to przecież. Kojarzę z meczu. Ja grałem w Chemży. Często pan tam bywał? Bywa się, no. Mam tam serdecznego kolegę. Byłem, bo graliśmy chyba taki mecz. W Old Boyach, tak. Ja. No i też grałem w Kręgle wieczorem. Kręgielnia to. No, więc sympatycznie, bardzo sympatyczni. Bardzo sympatyczni ludzie i przyjemnie wspominam. Ale chyba jeśli chodzi o piłkę, to tam słabo dzisiaj to wygląda. Nie wiem, czwarta liga? Nie, to jest teraz piąta liga, ale no nieciekawie jest, No. Może będzie lepiej, jak pan może przyjdzie. Jak ten przelew znajdziecie? Coś. Jak ten przelew znajdziecie? Jak ten przelew znajdzie? To będzie lepiej. No, chociaż w Odbojach to pan coś pogra. A wtedy wygraliśmy ten mecz chyba z tego co pamiętam, ale Odboje, Chemży to postawili się, trzeba było. Odboje to naprawdę dobrze, no. Dziękujemy bardzo. Pamiętam właśnie, pamięta pan mecz, czy tamten z Chemżą to był pokazowy bardzo, taki. Właśnie za transfer musieliśmy grać tam sparing. A, za transfer Wojtasia. Dokładnie. Przez Wojtasia musieliśmy, kurczę, tak daleko jechać. Ale to był fajny, fajny zawodnik. Bardzo fajny i grill, kiełbaski, wiesz, no, piknik, super. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Chemżę. Akurat padło pytanie od mojej, a często takie pytanie zadajemy, bo to jest Hyde Park w dobrym składzie, tak się nazywa, tak sponsor wymyślił i nam się ta nazwa bardzo podoba. Dlatego często pytamy naszych gości o dobry skład, a to znaczy o taką jedenastkę najlepszych zawodników, z jakimi grali. O jest. Dużo było tego, wiesz. No ale ja naprawdę, tylko 11 chcę. Tak naprawdę sporo tego było. Bramkarza. Kiedy ja bramkarza wybrałem? To bramkarz, ale to chyba Szczęsiaka wezmę, wiesz? Szczęsiak naprawdę grał na dobrym poziomie. Z którym grałem, czy z którym przeciwko też? Grałeś, z którym grałeś. A z którym grałem? Tak, w jednej drużynie. W jednej drużynie. No to na pewno większość myślę tych piłkarzy z Widzewa, tak? Mhm. Z Widzewa i trzeba by było uzupełnić
paru kolegów z Legii, więc taka mieszanka na prawej obronie. To taki ala Mirek Szymkowiak bym postawił. Stopera na pewno Łapka. Jeszcze w reprezentacji miałeś paru kolegów. Tak. No właśnie tak. Łapka, no to z Jackiem Zielińskim myślę, że to taki dobry duet. Na lewej obronie no Rafał Siadaczka, który w dobrej formie, ale w reprezentacji chyba nie ma takich dobrych meczy, to może bym też Pawła Wojtale wziął. W środku pomocy Piotrek Nowak na pewno, bo kreatywny zawodnik. Rysiu Czerwiec mógłby też w środku pograć. W ataku no na pewno na prawej świętej pamięci Heniu Bałuszyński. Na lewej pomocy weźmy Sławka Majaka, przebojowy. Miał też dobre mecze w Lidze Mistrzów. No i w ataku z kim mi się grało najlepiej? Z każdym mi się dobrze grało, ale myślę, że tu może bym Marcina Mięciela wziął. No. Który był dobrym piłkarzem, ale miał lepszą skuteczność. Myślę, że Marcin jakby miał lepszą skuteczność, to rzeczywiście on miał wszystko, żeby być światowej klasy napastnikiem, bo był szybki, gra techniczny, miał zwód, dobrą fryzurkę na tamte czasy, więc nadal top ma dobrą model. Fryzurkę, bo tak samo nie wygląda. Nie widziałem. A nie posiwiał? Troszeczkę posiwiał. A troszeczkę tak. No dodaje uroku, wiesz, ja też odkąd siwie, to mam większe powodzenie mam u kobiet, tak? Wiesz. Kiedyś nie miałem żadnego, a teraz czasami jakoś się spojrzy na mnie. No wiesz, po 40 to już kobiety patrzą na coś innego. Rzadziej na twarz. Tak? Okej. Okay. Tak mi koledzy starsi mówią. Rozumiem. Kto się do nas zadzwonił? Halo? Witam, z tej strony Krzysztof z Białegostoku. Ja miałem okazję poznać pana Marka na ostatnim meczu Jagiellonii z Legią. Jakie wrażenie zrobił? Który się bałem, że na jakiejś dyskotece. I mam takie trzy pytanka do pana Marka. Pierwsze pytanie to w piątym liceum, w którym pan się uczył, jest taka ściana znanych postaci, które ukończyły to liceum. I chciałem się, i tam jest zdjęcie Pawła Małaszyńskiego, między innymi Izabeli Dąbrowskiej, i takie pytanie pierwsze, dlaczego pana tam nie ma na tej ścianie sław? Drugie pytanie, bo nie chodził na lekcje, dotyczące takich rzeczy społecznych, bo pan przez 4 lata był radnym w Sejmiku województwa podlaskiego. Czy żałuje pan tego wejścia w politykę? Dlaczego to się skończyło tylko i wyłącznie na tej jednej kadencji? Co pan wniósł w to funkcjonowanie? No i trzecie pytanie, czy po tej akcji z Jakubem Beresińskim pan się w jakiś sposób nie zraził i chce pan dalej gdzieś zainwestować w jakiś klub w Polsce? Znaczy, przede wszystkim ja nigdy w życiu nie żałuję, po coś to było. Każda właśnie taka trudna decyzja albo porażka czegoś nas uczy. I tak to na to patrzę. Jeśli chodzi o piąte liceum, to chyba dlatego, bo nie ukończyłem, bo w trakcie liceum zmieniłem na czwarte liceum sportowe, bo wtedy te treningi w Jagiellonii kolidowały z lekcjami i przeszedłem do sportowego liceum, gdzie nauczyciele patrzyli troszeczkę przychylnym okiem. To chyba dlatego, bo nie ukończyłem, tak? Chyba byłem w drugiej klasie i zmieniłem liceum na czwarte. Drugie pytanie było, przypomnij? Nie zapisywałem. Chodziło o, drugie pytanie dotyczyło sejmiku i tego wejścia w politykę. Znaczy spróbowałem tej polityki, namówił mnie mój przyjaciel Jacek Hańko, spróbowałem tego, byliśmy w opozycji, tak naprawdę nie wciągnęło mnie to, bo dużo w polityce jest takiej, mi to się nie podoba, mało jest rozmów na jakimś poziomie, dużo jest jakiejś złości, nienawiści, szarpania się i nie wciągnęło mnie to. A trzecie, jeśli chodzi o spełnienie marzenia, no to tak, gdzieś tam z tyłu głowy mam nadzieję, że w końcu mi się uda, czy być współwłaścicielem, czy ewentualnie mieć właściciela, a zarządzać klubem. Jest to moje takie marzenie, żeby kiedyś sprawdzić się na tym polu. Ja już to mam. Krzysiu już ma, wiadomo, tam szału nie ma, bo nie awansował, więc tu widać, że troszeczkę jeszcze musi doświadczenia. Ze swoimi koleżkami z salonu Porsche przychodził negocjować. Tak. No jest to
fajna sprawa, tak? Prowadzić klub, więc dziękujemy to bardzo. Jest moje marzenie i nie poddam się tak łatwo. No dobra, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. 22 219 5061. Jeszcze 20 minut dzisiejszego programu przed nami, więc dzwońcie. Wiadomo, mieliśmy jeden taki drażliwy temat, wszystko inne to będzie pozytywne. No bo nie, ja wiesz, no ja gdzieś tam jakieś będę upełniał, ale nie aż tak, żeby się tam... Nie aż takie wielkie? ...chować, bo staram się jakiś tam pewny granic. A powiedz mi, o co chodziło w tym twoim... izraelskim epizodzie. Jak to się stało, że nagle wyjechałeś akurat do Izraela? Dlaczego tylko na 17 meczów? Wiesz co, no bo wtedy nie grałem u Kuki, tak? Tak naprawdę wtedy mało grałem, byłem świadomy, że nie będę grał. I wtedy taki kierunek był, że już nie pamiętam, kto mi zaproponował ten kierunek. Ja chętnie zgodziłem się, pojechałem tam na kilka treningów. Było ciepło, bo u nas to był chyba grudzień, więc tam ciepło, boiska super zielone i tak naprawdę zobaczyłem, że, bo te obrazki, które były w telewizji, to pokazywane było, że tam jest, no wiesz, wojna, wybuchy i tak dalej, a tam tak naprawdę normalnie się żyło, więc wróciłem po rodzinę i doszedłem do wniosku, że takie pół roku, gdzie i tak w Legii nie będę mógł grać, a wtedy, jak wiesz, te przygotowania były długie, dopiero grałeś w marcu, nie było płyt podgrzewanych, więc uważałem, że po tej kontuzji gra w takim klimacie dobrze mi zrobi. Rzeczywiście mi się fajnie grało. Ja pamiętam, że walczyliśmy do końca o Inter Toto, tam o UEFA dużo nam punktów brakowało. Ale tam, pamiętam, że walczyliśmy takie... do końca o Inter Toto. Ale wiesz co, jak ja przyszedłem, to tak naprawdę mieliśmy tam, mieliśmy taką serię, że na 7 meczów. Słyszysz się. Poczekaj, na 7. Walczyliśmy do końca o Inter Toto. No tak. To ale, dobra wojska w Polsce walczyła Inter. Ale poczekaj, to była drużyna, która nie było żadnych oczekiwań. My na 7 spotkań pierwszych wygraliśmy 6, tak? Więc tam jakaś nadzieja była i chcieli mnie wykupić z Legii, ale ja nie chciałem. Uważałem, że jeszcze jestem za młody. Ten kierunek taki był egzotyczny. Wtedy tak myślałem, i wróciłem wtedy do Legii i zapytałem o Kuki wprost, czy bo wtedy rzeczywiście się dobrze czułem, grałem tam prawie wszystkie spotkania, taki pewny siebie wróciłem i pytam, czy trenerze, czy uczciwa konkurencja będzie, jeżeli nie, no to ja znowu sobie poszukam. Mówi, nie, jak chcesz walczyć, walcz. No i zostałem w Legii, no ale jak wiadomo, no szału nie było. Następny telefon, kto się dodzwonił, halo? Dobry wieczór, Łukasz z tej strony, Kibic Wisły. I ostatnio tak zrobiłem taką chwalebną pieśń o naszym byłym prezesie panu Bidzińskim, że go na drugi dzień dzwonili, więc dzisiaj postaram się same niemiłe rzeczy. Więc panie Marku, no chciałem prosić, żeby pan się może jakimś innym klubem teraz zainteresował, z jakimś potencjalnym inwestorem. No może ta Korona, może Legia, może Lech, może Krakowia, żeby się podobna historia wydarzyła, bo pan mówi, że się wielka rzecz nie stała. A mnóstwo kibiców to miało życie wyłamane u nas i łzami w oczach patrzyło, czy ten przelew wchodzi od wanny lic, czy nie. A dla pana to taka lekka sprawa, że a nie, było bardzo źle. Ale pan pomylił sytuację, bo ja jeśli chodzi o przelew, to nie miałem z tym nic wspólnego. Nie, ale ja mówię, jak nie wiemy do dzisiaj, czy pan Mereśński nie został po prostu podstawiony i on pana niestety w tą zabawę zabrał. Tylko że takie mówienie, że się teraz już dobrze dzieje, to dla nas nie jest taka miła sprawa, że się teraz dobrze dzieje, tylko to był początek naszej po prostu traumy, no nie? Która dla nas kibiców była czymś strasznym. No. Mam tego świadomość, a dlatego, bo wiem, a tak naprawdę jakbym miał złe zamiary, to mógłbym udawać, że wszystko jest okej, siedzieć w Wiśle z Mereśnińskim i udawać, że jest fajnie, a tak naprawdę ja robiłem wszystko, żeby ten klub trafił w ręce kibiców i się wydawało, że to są najlepsze ręce, a tak jak pan widział, no ci ludzie, którzy wtedy przyjęli Wisłę, nie poradzili sobie i później następny etap był, jak Wisła była zadłużona, próbowali sprzedać, tak? I... Nie, to sam doskonale, więc... Znaczy nie, ja jestem świadomy, że po prostu no, to był trudny moment dla kibiców, no ale tak jak mówię, no ja starałem się po prostu z tego uciec jak najszybciej, żeby jak najmniej klub był pokrzywdzony i nie uciekam od tego, że po prostu no, to był mój błąd, że człowieka zaufałem i nie sprawdziłem, ja od tego nie uciekam, ale dzisiaj
myślę, że najgorsze Wisła ma za sobą. No zdecydowanie, także no okej, w porządku, że jakoś pan z tego wychodzi obronną ręką, ale teraz mam jeszcze do pana Stanowskiego coś, powiedzmy, trudny temat, bo pan ostatnio strasznie mocno naciska na temat Krakowi, no oczywiście jak na Wisły, no to pan wtóruje z tym bardzo mocno, ale kiedyś miałem przyjemność rozmawiać w telewizji w Orange Sporcie ze świętej pamięci panem Pawłem Zarzecznym i też w zasadzie ten temat, żeśmy chwileczkę zaczęli, potem panu Pawłowi to uszło z głowy nie skończył, to może pan się tym zajmie. Jakim cudem jest dwuczłonowy zespół Amico Lech, Lecho Amica, jedni drudzy byli umoczeni po uszy w korupcję i drudzy, a nie został w ogóle żaden klub zdegazowany. Wiesz co, ponieważ moim zdaniem Amica w rąki kupowała mecze przed zmianą prawa przede wszystkim. To był ten szczyt kariery fryzjera we Wronkach, to było przed tą ustawą. Czyli oni, powiedzmy tak, późne lata 90., początek XXI wieku, wtedy najbardziej szaleli. No oczywiście, no tak, ale te czasy nie są ścigane przez prokuraturę. Przez prokuraturę, owszem, jak najbardziej. Mam tego świadomość, chyba od 2003 bodajże 2004 roku tak ustawa dopiero jest zobligowana prawem za korupcję, no ale przecież PZPN w swoich jakichś tam przepisach, i pamiętamy doskonale, co to teraz wszyscy wypominają, że Legia kupiła mecz z Wisłą i tamtym się wożą, porównując do Krakowi, to ja sobie przypominam doskonale, bo wtedy Wisła spadła przez to zniki. Myśmy zostali, jak zarówno my jako Wisła i jako Legia. Tak, ale pamiętaj, że PZPN... Pamiętaj, że PZPN dając kary klubom bazował na wyjaśnieniach na śledztwie prokuratury wrocławskiej, a prokuratura wrocławska nie zajmowała się Amiką, więc siłą rzeczy no, upiekło się im, bo... No, dobra, nie ma co grzebać. Takie to były czasy. No. Znaczy, no możemy tylko powiedzieć tyle, że właścicielem tego klubu, który teraz obecnie mieni się nazwą Legia, jest nadal ten sam pan, który był właścicielem Amiki Wronki. Och, tyle no, może nie... Bez dwóch zdań. No nic, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Pozdrawiam. Dzięki. Dziękujemy. Szarck pisze do mnie. Stanowski, jeśli chodzi o korupcję, to ty nie masz za grosz obiektywności. No to napisz, dlaczego nie ma. Wejdź w jakąś dyskusję, zamiast pisać takie idiotyzmy na czacie. Co jeszcze możemy tu znaleźć? Mam tu pytanie wynotowane od Zetka Sika. Do ciebie, Marek. Z Pawelcem Grajewskim czy Cackiem? Z kim by się pan skusił do kupna klubu, a może do prowadzenia Widzewa? Z którym z tych orłów widziałby pan się najbardziej? Ogólnie szacun, wychowałem się na panu. Myślę, że z Pawelcem, bo Pawelec miał... No to by taki prezes, który tak naprawdę no, miał wtedy pieniądze, tak? I chciałby budować silną drużynę. No, każdy wie, że nikt ci tyle nie da, ile Pawelec obieca, ale ja po prostu miałem z nim bardzo dobrą relację i współpracę i myślę, że to był taki prezes, który czuł tą piłkę, wiedział, że trzeba zainwestować. A ty dostałeś tyle, ile ci obiecał? Tak, ja akurat dostałem, dlatego... Bo zawsze były takie głosy, że nie, o Jezu, Widzew nie wychodzi na mecz, tam Legia jest w tunelu, a Widzew nie, bo czekasz, walizka przyjedzie, prezes przyjedzie z walizką, nie równa zaległość. Wiesz, to też było fajne i uczyło oszczędności, że jak przez 3-4 miesiące nie dostawałeś pensji, a później ci klub to wyrównał, to naprawdę uczyło ci oszczędności. Jak mówił Zbigniew Drzyma w takich sytuacjach, im później ci zapłacę, tym dłużej będziesz miał. Dokładnie i dlatego teraz jak ja słyszę, że gdzieś tam piłkarz nie dostaje pensji na czas, dwa dni, klub się spóźnia, on się denerwuje, że nie masz czego żyć, no to były ciekawe czasy i przede wszystkim no, Pawelec chciał dobrze, wiadomo, było trzech udziałowców, więc czasami tych pieniędzy brakowało. No jeszcze ten trzeci był taki tajemniczy, Izmat Kołsan, tak? To nie wiem tak naprawdę, co robił, ile miał udziału, bo on był najmniej zaangażowany, tylko przy zwycięstwach się pokazywał. Mhm. Odbieramy telefon, dobry wieczór. Witam serdecznie, tu mówi... Dobry wieczór. Tu mówi Londyn. Jestem trochę zaskoczony, że pan Marek na bramkarza najlepszego, z którym grał, wybrał Maćka Szczęsnego, a nie słynnego Kudrinio, reprezentanta Brazylii, to po pierwsze. Natomiast przechodząc do pytania, jak się biegało panu w Londynie i jak pan wspomina prysznice londyńskie? Zobaczymy, czy tutaj co wspominam? Coś się zachowało w pamięci. Londyńskie. Prysznice londyńskie? Dobrze rozumiesz? Marzec tego roku. Nie, no to jeśli chodzi o Kudrinio, no to
to grałem krótko, więc ciężko mi jego potencjał ocenić, ale to jest... Mówimy o Maćku Kudryckim, żeby każdy wiedział, dlaczego Kudryniu? Nie. Bo jak graliśmy ten mecz w Chicago... Bo pewnie się nazywa Kudrycki i nazwaliście go Kudryniu. Nie, bo jak graliśmy mecz w Chicago, Olboje Polski na Olboje Brazylii, to on bronił w Brazylii i tak go nazwaliśmy Kudryniu, bo wiesz, jak w Brazylii bramkarzy nie ma, wszyscy chcą atakować. Jeśli chodzi o... To dlatego wam dobrze w miarę poszło wtedy? No. Nie było źle, ale wtedy Tomek Frankowski jakby tam dwie sytuacje wykorzystał, to byśmy tam z nimi piątkę pojechali. Mhm. A tak trochę daliśmy nadzieję. Ale czekaj, czy to nie ty wszystkich wkurzyłeś na koniec? Ja to słyszałem ostatnio, że on, że rzuty karne są. Słyszałeś? A nie widziałeś tego? Nie widziałem. No to nie możesz się wypowiadać, rzuty jeżeli karne, nie widziałeś. Rzuty karne. Nie, Stano, poczekaj. Drużyna nagrzana, że mówisz, uda się wygrać. Powiedz mi konkretnie, jak karny został strzelony. Zaraz ci powiem. No, a nie widziałeś, to nie możesz, będziesz kłamał, zgadywał. Nie, będę to mówił tak, jak mi to powiedziano. Stop, rzuty karne, Polska, Brazylia, gramy z legendami Brazylii. Reprezentanci Polski nagrzani, że uda się w tych karnych pokonać legendarnych zawodników. Podchodzi Marek Citko do rzutu karnego, po czym się odwraca i strzela go piętą. Słuchaj. I bramkarz to broni. Słuchaj, wiesz jakie drogie bilety były? Bilety, wiesz jakie drogie były? Był oni deszcz. Chcieli cię zabić. A oni chcieli show. Oni chcieli cię zabić, a ty powiedziałeś, że tobie się wydawało, że już przegraliście te karne i dlatego tak zrobiłeś, tak? Zmylił mi trochę kosa, bo on strzelił krzyżakiem. Aha. I myślałem, że już jest po wszystkim, więc myślę, wiesz, no, deszcz padał, trochę pole nie przyjechało, więc mówię, no co to wymyśliłem, więc chciałem piętko strzelić, tak, no więc nie trafiłem, no i mówię do sędziego, weź powtórz, bo mówię, no nie wyszło, nie, koniec, Brazylia, ci piłkarze przybiegli, nie ma powtórek, koniec meczu, wygraliśmy i się cieszyli, no i dobra, no. No, trochę może za bardzo chciałem zrobić show, ale wracając jeszcze do biegu. Ale wiesz, że w rzutach karnych jest tak, że jak już przegrałeś, to się nie strzela dalej. No ale to była zabawa, ale ja myślałem rzeczywiście, że już przegraliśmy, więc ale do. Ale widzisz, jest o czym wspominać, a jeśli chodzi o bieg w Londynie, to był ciężki, naprawdę warunki były ciężkie. Myślałem, że będzie łatwiej, ale było ciężko. No i później było sympatycznie, tak? Lało jak to w Londynie, ale mieliśmy dobrą kolację. A kolega niech się przestawi dokładnie. No, już się chyba rozłączył. Drogie połączenia z Londynu. Mówiąc szczerze, my go pewnie rozłączyliśmy, żeby zdynamizować program i mieć kolejnego zaraz jednego z ostatnich dzisiaj widzów. Zostało nam 9 minut programu. 22, 219, 50, 31. Czy ktoś się do nas dozwonił? Jeszcze nie. Jest trwa łączenie, że tak powiem. Dobra, otwórz te linie z Krakowa, otwórz już. Ja już rozbrojone bomby wszystkie. To masz zdolność. No, ale ciągnąłeś ten temat. No bo to ludzie przez miesiąc pisali, zaproś Citkę, trzeba spytać o Marysińskiego. A potem wiesz, no nagle nie byłoby tego pytania, to pisali, Stanowski, jesteś lamus, bo nie zapytałeś o Marysińskiego. No, nie mogę sobie pozwolić na to. Nie. Wiesz dobrze, że nie jestem lamus. No nie, widziałem, jak tu z Neymanem walczyłeś. No właśnie, dziękuję. On się bał podejść do ciebie. No, jak? No. Ale ja wiesz, jakby zobaczył te filmiki, co ty tam w domu walczyłeś, to ci powiem. Straszną formę miałem wtedy. Strasznie. Kto się do nas zadzwonił? Ale KSW, witam serdecznie. Witamy. Filip Kutna. Witam się, Filip. No Filip, no w końcu, kurczę, ja słyszałem o tobie tyle dobrego. Wreszcie się dodzwoniłem, już na dwa telefony nawet już dzwoniłem. Z 600 telefonów dzisiaj. Ale mam pytanie do ciebie. Dodzwoniłem. Mam pytanie, czy te słowa trenera Bartoszka wziąłeś sobie do serca, czy nie? Znaczy, no bardzo motywujące są to słowa. No bo to trener ogólnie motywujący. Tak, i bardzo dziękuję mu za te słowa, ale jest w porządku. No to dobrze. Pytanie masz do Krzysztofa? Dawaj Filip, ja cię chwaliłem, że ty dobre pytania zadajesz, więc nie zawieź mnie. No dobra, to najpierw zacznę od najmocniejszego, do pana Marka. Panie Marku, znowu jesteś drugi. Bo pan zawsze kiedyś się wkurzał, że pana mówiono nazwisko Pięknie. A nie Citko. Pięknie. I nadal się pan denerwuje? Znaczy już się nie denerwuję, ale kiedyś rzeczywiście, a pierwszy to robił trener świętej pamięci, aż miałem w reprezentacji młodzieżowej, Stasiuk, trener świętej pamięci Stasiuk. Pamiętam jak przyjechałem na reprezentację i właśnie mówił Marek Citko. Ja mówię Citko.
Citko? Mówię citko. I zawsze mówię, że tak na przykład, jak mówisz ciocia, to nie mówisz ciocia, tak, tylko ciocia. To ale się ale nie zawsze już... opowiadał sosku trochę. No i nie przejmuję się już tym, ale brawo za dobre pytanie, bo rzeczywiście wcześniej się troszeczkę denerwowałem i poprawiałem prawie każdego. A teraz coś dla Krzysztofa? Nie, do ciebie. Nie. Na razie jeszcze do pana Marka jeszcze jedno pytanie. Jakby jedna tylko do wyboru bramka, najważniejsza w pańskiej karierze albo najlepsza? To jeszcze jedno pytanie i jeszcze jedno będę miał, jeszcze jedno do Stana będę miał. Dobra. Znaczy no najładniejsza do Atletico, tak? Atletico Madryt to była najładniejsza, bo ja mówię dwie bramki strzeliłem, najładniejszą i historyczną, a historyczna była na Wembley. Tylko żałuję, że w tych przegranych spotkaniach, no ale... Ale jak to zawsze mówię, no najważniejsze, żeby mieć co wspominać, tak? Bo stanu na razie to nie ma nic do wspominania. Taka prawda, smutne życie. Bez historii. Bez awansu. Nawet nie ma jak wspominać awansu. Musi myśleć. Ale a tam nie da się załatwić, poszerzyć, coś powiększyć. Miałem ostatnio propozycję fuzji z klubem czwartoligowym. Namawiano mnie usilnie, ale odrzuciłem tą propozycję. Ale jak... tutaj z rejonu gdzieś? No tak, no z Warszawy. Pod nazwą KTS weszło, mielibyśmy grać dalej, ale powiedziałem, że nie, że tak tego nie zrobię. No tak, to by było za słabe. Za słabe to było, no. Jak już tyle. Dawaj Filipo, jedziesz ze mną teraz. Znaczy, panie Krzyśku, bo a nie obraził się pan za te wczorajsze? Nie, ja się nigdy nie obrażam. Ja mam wywalone tutaj. Nie obraził, bo już myślałem, że pan wyśle brygadę, która no tam by zrobiła trochę krzywdy, myślałem. Nie, znamy wprawdzie twój adres, więc się pilnuj, ale dawaj z pytaniem jedziesz. A to już mam, to chciałem jedno sprostować, że pan Andrzej, pseudonim Jastrząb Iwan, był razem, byliście państwo w trójkę w tym programie w stanie Mijanu. Tak? I Marek tego nie zapamiętał. Tak, razem, na pewno, pamiętam, już dzisiaj nawet oglądałem to. Mówię, no, może Marek też był nabombiony i nie pamięta teraz. Może ja myślałem, że to do mnie ten żart. A kiedy pan Andrzej się pojawi? Pojawi się pan Andrzej? Czy nie wiem, transfery. Przyjechać się nie pojawił. Transfery i... robi. Nie wiem, nie wiem. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby goście nie docierali do programu. Z panem Markiem tu musieliśmy się umawiać przez chyba 4 tygodnie. Asystentka dzwoniła, czy to jest ten termin? Wiesz, jak czekałem, aż poprawisz budżet, a to przecież to... Zaraz zrobimy ci przelew. Ja na paliwo, kurczę. Dobra, Filip, masz pytanie, czy nie? No nie, to tylko to chciałem powiedzieć. A dobra. Bo już tak nie chcę z panem jechać, bo tam... Jedź! Filip, proszę cię, zrób to dla mnie. Jedno pytanie. Jedź z nim. Nie, bo nie bój się, jedź. Nie połączą, a jednak trzeba żyć jakoś. Ty nie, dobrze? Lepiej nie, ale wolne nie. Słowa jedno mamy, wolne słowa mamy. Ty masz instynkt przetrwania, Filip, ty daleko zajdziesz. Właśnie nie, musisz zaryzykować. Zobacz, stanę. Dziękujemy bardzo. Nie, stop nie będę mówił, bo to trochę nie wypada. Tak, ani... dobrze ci mówią, no. Masz instynkt przetrwania, daleko zajdziesz, tak trzeba żyć właśnie, Filip. Nie możesz szarżować za bardzo, trzeba znać umiar. Do Marka oczywiście. A ty jeszcze mam jedno pytanie do Marka, pana Marka. No dlatego mówię, już, do Marka. A już się żegnałeś. Ale nie, to już mi się przypomniało, bo już miałem jeszcze jedno przygotowane takie. Ale naprawdę, nie mogę sobie w to uwierzyć. Bo pan mówi, że wtedy, jak, no ja wiem z tą historią z Blackburn Rovers. No wiadomo, Blackburn było słabe, no bo nie ukrywajmy tego. Ale no gwiazdy tam były, ten Alan Shearer chyba wtedy grał. Nie, on przeszedł, on właśnie... On właśnie został sprzedany. Ja miałem być poszedł do Newcastle. On poszedł wtedy do Newcastle? Tak, chyba, tak. Ja miałem być na jego miejsce, ale ja nie wiem, czy powiem wam ciekawostkę, że ja trenowałem z nimi. Wyobrażę sobie transfer za, nie wiem, wtedy chyba tak, 9 milionów w markach to było, tak? Czy tam 6 milionów funtów, już nie pamiętam, no ale olbrzymia kwota i ja wychodzę z nimi rano na trening normalnie. Mhm. Tak? Wyobraź sobie, gdzieś przed transferem możesz kontuzję złapać, ale. Okej, nie ma problemu i wyszedłem, no i tam się troszeczkę
pobawiłem, fajny trening był, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to była drużyna, która po prostu była słaba w tamtym momencie. Ja wiedziałem, że nie będę się rozwijał, bo ja zawsze patrzyłem tak jak w Polsce, jak przeszedłem do Widzewa, do drużyny dobrej, z dobrymi piłkarzami, która walczy o mistrzostwo, to ja wtedy też szybciej rozwijałem się, byłem lepszym zawodnikiem i można było coś osiągnąć. I tak samo chciałem wtedy odejść do drużyny, która o coś walczy, bo ja miałem 21-22 lata, tak, i nie miałem jednej propozycji, dlatego później jak ktoś mnie porównywał do Żurawia albo do Piechny, który ma 28 lat i ma dwie propozycje i mówią idź, bo popełnisz błąd jak Citko, czy tak jak Piechny, ja miał jedną propozycję i 30 lat, no to ja się śmiałem, bo co innego jak masz 21-22 i masz 8 klubów, to szukasz wtedy tam, gdzie czujesz, że będziesz grał o coś, tak, i rozwijał się. Filip, wiem, że już nie jesteś z nami na antenie, natomiast jedna rzecz, to był Alan Shearer, nie Sheeran. Sheeran to jest Ed Sheeran, gra na gitarze i śpiewa. Ja chyba nie jest, był jeszcze taki piłkarz, którego znał tylko Dariusz Pakowski, Shira. Marek, daj mi na chwilę szklankę twoją. Tak, bo umówiliśmy się. Daj. Poproszę. Proszę. Dziękuję. Bardzo. Mówiliśmy się, że ci zrobię przelew za ten program, więc ci zrobię przelew i będziemy. No i sami widzicie, dlaczego tak długo mnie ten. Jest przelew. Na czas? W jakiej walucie? Przed końcem programu dostałeś. No, dziękujemy bardzo. Jutro. Tak? Zasłużyłem. Jeszcze jeden telefon. O, ktoś się jeszcze ostatni dodzwonił. Dobra, poprosimy. No to witam, Piotrek z Łodzi. Słyszycie mnie? Słyszymy. No to opowiem taką historię, anegdotę, chyba to już nawet nie wiem, czy Brawo Sport z lat 90. pewnie wspominacie. Taka anegdota, którą pewnie Marek kojarzy, pan Marek może tak dokładnie. Marek, jestem trochę młodszy od Krzyśka. Pan był na audiencji u Jana Pawła II i pan kiedyś wspomniał, że pan gra w Widzewie. I okazało się, że Jan Paweł II, nasz papież, tak, święty, okazało się, że on powiedział, że on zna tylko Łódzki Klub Sportowy. Jak pan się odniesie do tej historii? O właśnie, chciałem to wyjaśnić, bo właśnie słyszałem tę historię. Nie, to Czarek chyba, tak? No z Kafe Futbol. Czarek to mówi. Kowalski. On źle usłyszał. To było tak, że papież, nasz ukochany świętej pamięci, powiedział, że też wie, że w Łodzi jest ŁKS. Przecież on wiedział, że w Łodzi jest Widzew, tak? Mhm. Bo ja byłem przedstawiony jako zawodnik Widzewa. Bo potem była taka wielka flaga na stadionie, pamiętasz? Nawet papież wie, w Łodzi tylko ŁKS. Nie, właśnie to byłoby źle przekazane, bo tak naprawdę to było to, że on powiedział, że też jest w Łodzi ŁKS, tak? Mhm. Bo byłem przedstawiony Marek Citko, zawodnik z Widzewa Łodzi, i tym bardziej, że papież chyba wcześniej też przyjmował drużynę, tak, Widzewa w tych latach 80. To był zorientowany dobrze, więc to było. To fajnie ten telefon, bo to myślę wyjaśnimy, że papież powiedział, że w Łodzi też jest ŁKS. Wie, że w Łodzi też jest ŁKS, tak? Okay. A dobrze czyli wiedział, flaga że do śmieci. Nie mogłeś tego wtedy powiedzieć 20 lat temu. Chłopaki uszyli flagę, która miała z 50 metrów długości. A ty to teraz mogą schować. Mogą schować. Dobrze, dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy kamerę, zbliżenie na Marka. Przecież nie na mnie. Na Marka poprosimy. Która kamera? O, i tu? Teraz się patrzysz do tej kamery właśnie. Tak? Do tej. Słuchaj. Komu życzenia? Dla młodej pary. Młoda para to Ania i Tomek. Kochani, Aniu i Tomku, w ten piękny dzień, choć po tym dniu będzie tylko lepiej albo i gorzej, wszystko zależy od was, życzę wam przede wszystkim zdrowia, miłości i często musicie przymykać oczy i szukać kompromisu. Wtedy będziecie żyli długo i szczęśliwie. Stano, ty to stosujesz w małżeństwie swoim, czy nie? Ja w moim małżeństwie nie muszę żadnych kompromisów stosować, jest wszystko idealnie. Jesteś pantoflarzem czy szefem? Szefem. Dobrze, to tak jak ja. Dobranoc. Tak, naszym gościem. A jesteśmy na antenie cały czas? Tak. O naszym Jezu, gościem moja dzisiaj żona usłyszała. Naszym gościem był dzisiaj Marek Citko. I Krzysztof Stanowski. Dziękujemy. Zapraszamy na następny Hate Park. A, miałem powiedzieć, w następnym Hate Parku, poczekajcie, bo to jest ważne, bo tu mnie Michał Pol na WhatsAppie mnie tu napierdziela. Poczekajcie, muszę to znaleźć. Jutro w Hate Parku
Jacek Gaworski, szermierz na wózku, srebrny paraolimpijczyk z Rio, który choruje na stwardnienie rozsiane oraz raka kręgosłupa i zbiera na leczenie, oraz Dariusz Wojda, który w ramach nagłośnienia zbiórki pobiegnie z piątką biegaczy 100 km przez Saharę w morderczym Ultra Mirage El Jarid. Jacek zbiera na leczenie, które pozwoli mu wystartować w igrzyskach w Tokio. No to jutro taki charytatywny, że tak powiem, odcinek. A ty wiesz, że ja rowerem jechałem z Ulewka do Częstochowy? Ale po co, nie miałeś wtedy samochodu, czy jak? Nie, miałem. No to po co jechałeś? Ale to wątek następny. Czyli to jest coś pomiędzy, bo ty jesteś taki właśnie wygodnicki. Słyszałeś to, że jakieś pielgrzymki chodzą, ale nie chciało ci się iść na piechotę, więc mówisz, pojadę rowerem. Nie, nie, ale to w grudniu jechałem, 27 grudnia. Taka jeszcze na zakończenie. Ile czasu ciekawostka. Jechałeś? 19 godzin i plus 3, 22 godziny. Okej. Okay. Jakbyś chciał, to kiedyś dam ci na bilet, na pociąg czy coś, nie? Nie, ty widziałeś twój przelew dzisiaj? No, a co, no tak, masz do pełna? Tak, masz do pełna? Nie, do pełna nie mam. To daj poprawię. Dobra, dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dobrej nocy.